Wyobraźcie sobie, że gracie sobie w zwykłą grę na Robloxie i nagle przychodzi do was pan. Hej, chcesz zagrać może w grę rzucanie karteczki na karteczkę? Poko, mogę zagrać. Potem, gdy przegrywacie, ten pan wyjmuje fana i jedziecie sobie do Squid Game'a. Więc chyba wiadomo, co w dzisiejszym odcinku robimy. Będziemy udawać, że to jest zwykła gra i nagle podchodzimy do ludzi. To nie jest zwykłe Brookhaven. To jest zaproszenie do Squid Game. No to co, zacznijmy robić. Na początku potrzebujemy oczywiście guardów. Ci wyglądają dosyć spoko. Dodamy taką kupę leżących ludzi. Nie wiem dlaczego, no tak po prostu, nie? Tutaj mamy siano, jakie można wygrać. Wystarczy to tylko przenieść do naszego Brookhavena. Dobra, ja myślę, że to postawimy tutaj. To będzie straszne, jak ja będę teleportować nagle z Brookhavena do Squid Game'a, nie? To będzie dobre. Dobra, skoro to Brookhaven, to oczywiście trzeba dać jakieś znaki. O, na przykład tutaj Brookhaven, ale to będzie chore, że wszyscy będą myśleć: o, nowy update Brookhaven, gra w Squid Game, i tu się okaże, że nagle nie, to jest prawdziwe Squid Game, co? Dobra, tu postawimy ten znak Brookhavena. Postawimy, wiecie, takie Brookhavenowe te plancy. To będzie wyglądać nawet spoko, nie? Że tutaj takie Brookhaven rzeczy są, co nie? Dobra, tutaj tak, tak, tak. Dobra, to jest właściciel Brookhavena, więc damy go tutaj, okej. I obrócimy go tutaj, cyk, okej. Założymy mu czapkę tych ludzi, tych bogatych, wiecie. Dobra, uwaga, pum, pum. O! Tym razem w łazience za dużo nie będę robić może. A może nie? Uha, nie ma wolnej toalety, wszystko zajęte przez samo gasy. Takie dolary, co nie? Takie grube. Wow, ile dolarów. Dobra, zrobimy takie chudsze i takie bardziej o takie. No, myślę, że to wygląda jak dolar. Znaczy jak ten won. Dobra, dajmy to o tutaj. Pięknie, idealnie, duża kupa tego pieniędzy. Cyk, 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 cyk. Aaaa, ile siana. Wow. Dobra, to jest dopiero w fazie spadania na dół. Dobra, tyle siana wystarczy, co tu się stało? Ale dobra, im więcej kasy do wygrania, tym szczęśliwsi widzowie. Dobra, gdzieś przydałoby się zrobić już lalkę, więc damy tutaj cyk, delete. I tu będą skupy. Dobra, mamy tutaj oczywiście mapkę Squid Game'owską. Tylko przydałoby się jakoś tutaj tu ładnie postawić, bo tu nie ma w ogóle miejsca na to. O, w tym miejscu będzie ideolo, damy tutaj tak. Dobra, jest zrobione wszystko, jest troszeczkę jaśniutko, tutaj jest pięknie. I teraz czas to jakoś ukryć, bo to nie może tu stać. Więc weźmiemy na przykład tą górę, co nie? Teraz trzeba jedynie, okej, dobra, tak. I teraz pum. Nie, no to każdy zobaczy, nie ma szans. Większy sekret Brookhaven. Wszyscy robią sekrety w jakichś filmach, czy tam, nie wiem, schowanych i sejfach. A tutaj Squid Game wielkie, dobra. Zrobimy tak, zrobimy w ten sposób. Ukryłem to najlepiej jak mogłem. Nie umiem bardziej, no. Zobaczcie, z tej strony, no, prawie. Ej, zostawiłeś łapkę w górę i suba? Bo nie widzę. Starszy się przerywam, ale jeśli nie, to nie widać, że tam coś jest. No zobaczcie, takie góry. Jeszcze tutaj dodam jedno drzewko na przykład dla niepoznaki. No nie, no. W ogóle nie widać, że to jest że Squid Game wcale. Nie no, serio, to jest chyba jedna z najlepszych kryjówek, jakie zrobiłem w życiu. Dobra, czyli tak, tu mamy ukryty bazę Squid Game'a teoretycznie. Zrobimy tak, wywalone w guardy, co nie? Postawimy tutaj tą lalkę i tu tą lalkę. I te lalki będą moimi guardami. Ja będę stać po środku. Nie no, to jest 300 IQ. Dobra, weźmiemy kamery z Brookhavena, co nie? Działają w 100%. I teraz je postawimy tutaj. To wygląda legitnie, że wiecie, że to jest takie show wielkie. Tu będą kamery 3 na przykład. Damy, no i idealnie. Tutaj daję wielkie Brookhaven RP. Wielki znak, dobra, jeszcze w sumie dam jakiś Brookhaven RP znak, o, to damy. To wszędzie mogę dać po prostu. O, takie wiecie, ledwo widoczne. Okej, kolejna konkurencja, wiadomo co to będzie, czyli ciasteczko. Może dalej nie nauczyłem się skryptować. Zrobię tak, cyk, cyk, cyk. Cyk, okej, teraz podniesiemy to. I będzie trzeba wyrzucić środek ciastka z niego? Muszę to chyba jakoś lepiej przemyśleć, albo dobra, niech tak będzie, bo nie umiem skryptować. Drugie ciastko, trzecie ciastko, czwarte, piąte i szóste. Kolejna gra będzie polegała na tym, że wszyscy dostaną się do labiryntu. I potem w tym labiryncie będą musieli iść od dołu do góry, a tu się zalewa woda. I od dołu do góry, do góry. Ja będę lawą zalewać, co nie? Wyżej i na sam koniec. I tutaj kto będzie ostatni? Temu życzę powodzenia. Nie no, ale nie wiem co to będzie. I kolejna konkurencja będzie ich wysoko w niebie. I chyba wiecie co to będzie. Chyba wszyscy wiedzą, że będzie to chodzenie po szkle. Okej, postawimy to tutaj, postawimy to tutaj. I jak widzicie, jest tutaj chodzenie po szkle. Tutaj usuwamy dół cały. O, o, jeszcze jedno. O,
i będzie się spadać na sam dół, jak się nie przejdzie tego, co nie. No i cyk, dobra, mamy tutaj też kło i wszystko, będzie się przeskakiwać. Nie, no to będzie ryzykowne. Tak, robimy tak, okej. Potem się usunie tą platformę, co nie? I teraz trzeba znaleźć teksturę nieba. No nie wiem, czy to wygląda troszeczkę sas, ale w sumie, no nie no, widać to. Wcale w ogóle tego nie widać, że jakaś wielka chmura jest na górze, no nie. Jak to wygląda, to jest złe. O, dobra, to jest ukryte. To jest, patrzcie, no trochę nie pasuje, ale no niech się nie skapie, jak je spojrzy się w górę. Może. I uwaga, pamiętacie przeciąganie liny? Trzeba je gdzieś zrobić, tylko gdzie na Brookhaven jest jeszcze miejsce? Już chyba wszystko zająłem. O, tu nic totalnie nie ma w ogóle. Po co to jest w ogóle miejsce? To tu damy to przeciąganie liny. O, zrobimy w ten sposób, tylko trzeba je jakoś ukryć, jak zawsze. Nikt nie skapnie się, że nagle góra się powiększyła 100 razy. O, zrobimy takie ukrycie, co nie, że takie coś. Ty, tu w ogóle nie widać, jakby to coś było. Dobra, zrobimy też takie coś. Bang. I nie widać, żeby tu cokolwiek było. No jak wiecie, ja nie umiem skryptować, więc tutaj damy po prostu to przedłużenie, co nie? Przedłużymy to i będą się wszyscy bić. Tu nie będzie ciągnięcia liny. Tu będzie spychanie się, żeby spaść na dół. Aldi killer. Nie wiem, czy on będzie działać, mam nadzieję, że będzie. Bo ostatnio myszki Miki nie działały, ale mam nadzieję, że to będzie. Dobra, no to ja myślę, że już wszystko jest gotowe. Możemy zaczynać. Musi się wbić na grę, na razie to nie wygląda źle. Więc szybko respię sobie auto i za chwilę podjeżdżam do kogoś. Wezmę to. Sorry za przerwę, ale kup sobie koszulkę na fireout.pl, bo są nowe. Serio, zapraszam was. Tu jest mało czasu. A czemu jeszcze nie kupiłeś? Możesz kupić ich milion. Link w opisie. Aj, ten kubek, Jezu, to jest przepiękne. Serio, zobaczcie. O, żebyś nie postrzegany, co nie? Dobra, siedzę w aucie, wysiadam. Okej, jest pierwsza osoba. Hej, chcesz wziąć udział w Squid Game? Napisała, okej, boom, mamy pierwszych 4 zawodników. Dzień dobry, więc teraz przechodzimy do Brookhaven RP, prawdziwego Squid Game'a. Dobra, nasze ukryte rzeczy są praktycznie w ogóle niewidoczne, więc sprawdźmy teraz, ile osób wbiło. Tutaj robią sobie roleplay, chodzą, grają, a teraz, dobry, mam zaproszenie do Squid Game'a. Boom, ty idziesz do Squid Game'a, boom. Znik, co jest? Nowe osoby, dzień dobry. O, nawet Dream zawitał, dzień dobry, to jest oryginalny Dream. Proszę ustawienie się, inaczej. Aaaa! O nie, Dream tu wszedł. Aaaa! Chodź tu, Dream. A masz. Ja, dostawić się. Dobra, mamy całą ekipę. Zebrałem wszystkich zwykłych miast z ludźmi. Ludzie, którzy mieli długi w Brookhaven, czyli nikt, bo Brookhaven wszystko jest za darmo. Ej, czemu wyszłaś? O, pierwsza osoba niestety odeszła z naszego grona. Dobra, ja myślę, że możemy zaczynać. Na łóżka, wszyscy na łóżka. Zapraszamy, zapraszamy. Szybko. Dobra, zobaczymy, kto sobie jakie zabierze. Roblox Błażej. Ciekawe, czy Roblox Błażej da radę. Nie zaczęliśmy, ale myślę, że już powoli można zaczynać pierwszą konkurencję, czyli labirynt. Dobrze, zapraszam wszystkich graczy za mną. Za mną, wszyscy. Ja, dobra, to jest ten gościu właściwie w Brookhaven. Jestem ciekaw, co wszyscy sobie myślą. Nagle z Brookhaven zabrało ich do tego, do Squid Game'a. Napisałem, kto pierwszy na górze, ten win. A nice, let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra, sprawdzimy, jak tutaj w to wszystko pójdzie. O nie, oni biegną w złą stronę, nie tu. Nie tu, wyżej, tu chodzi tu. O nie, czy tu się da w ogóle przejść? Wyżej, 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 nie. Wyżej, już biegną, czy tutaj ktoś już przebiegł w ogóle do końca? Wow, jest ktoś, zobaczcie, biegnie tu. Oja, będzie pierwszy chyba. On wygląda trochę jak ten gościu z tej dobrej szkoły. O jest, uwaga, dwie osoby już przeszły. Będzie skakać, uwaga. Nie, spadł, a najgorzej. Zawodnicy biegną, zobaczcie, on przebiegł. Czy on dobiegnie pierwszy? Druga próba będzie skoku. Kolejni, zobaczcie, tu już się staje coraz gruby, ja stanę na tym. O, uwaga, będzie skakać, Paweł będzie skakać. Wow, kolejny, uwaga, kolejny skoczył. Szefuncio, nice, kolejny. Czy ona skoczy? Jest, udało się. Jemu, jej, uwaga, i na końcu ktoś jest. O nie, będziemy musieli eliminować. Za chwilę eliminuję tych na dole. O ja, tam ktoś spadł na dół, Jezu, jak ja współczuję. Dobra, tu wszyscy przeszli. Uwaga, tutaj kolejni biegną. Kolejny, o, spadł. O nie, to jest taka ściana, bardzo utrudnia. Okej, podniosłem jeszcze bardziej. O, dają radę, dobrze. Jest, potato dał radę. Ostatnia szansa dla niego. Uwaga, czy mu się uda? Dziwny XD, błagam, dasz radę, wierzę w ciebie. Jest, przeskoczył. Ale reszta, o, niestety, będę musiał eliminować. Aż boli, aż boli. O nie, dobra, kolejny i kolejna. Ej, ten ucieka przede mną. Stop, eliminacja. Nie ma przejścia. Pum. Niestety. Dobra, jesteśmy na green light, red light i jesteśmy ukryci na Brookhaven. Tam w ogóle jest ten, więc jest fajnie, bo nikt o nas nie wie, chociaż jesteśmy na prawdziwym Brookhaven. O, zobaczcie, tam jest ziemia z Brookhavena. Dobra, green light. Okej, biegną, biegną, biegną. Stop, stop.
O, okej. Dobra, na razie im daruję. Uwaga. Red light. Biegną. Red green light. O. Ej, tamten się ruszył. Zobaczcie, tamten się jeszcze rusza. Uwaga. Aaaa. Laser lalki. Ej. Dobra, jest, leży. Okej. Było ciężkie, naprawdę, żeby ten. Green light znaczy. Uwaga. O, red light. O. Ej, tamten się ruszył. Dobra, ten się ruszył. Uwaga. Po. Wow, mój go odpycha. Jo, jak go wywalił poza łapkę. Czy green light? Uwaga, red light. O, do, ej. No nie, widziałem, tamty go popchnął. Przykro mi, ale to jest niestety koniec. Lecimy dalej. Red light. Ole, szybcy są. Ja mam kozackich widzów, serio. Green light. Red light. O. Okej, ej, teraz zaśpiewam. Kukuma kushi misha meya. O. Dobra, dobrzy są. Dobra. Kukuma kushi misha meya. Kukuma kushi misha meya. Uwaga. Green light i red light. O, to było naprawdę ciężkie, ale pozdro widzowie, którzy przeszli. Okej, Brookhevenowe ciastka. To jest najgłupsza gra, jaką wymyśliłem. Wystarczy tylko popchnąć to, ale oni nie są duzi, więc mają problem, bo to trzeba jakoś wyjąć. Jeśli nie wyjmą na czas, to będzie kaput. No, prawie jak ciastka, dobra. Wszyscy ustawić się do swoich ciastek. Start! O ja! Co tu się będzie działo? Nie, to jest najgłupsza konkurencja świata. Dobra, wszyscy się zopali do ciastek, to jest wolne. O ja, co tu się dzieje? Który wygra? Kto przegra? Próbują wyjąć ten patyk z jakiegoś kółka, nie wiem, o co tu chodzi. O, pierwsza osoba wyjęła! Szefuncio i Peperonix. Wow, kolejna para sobie poradziła. Wywaliło ciastka już tam. Dobra, czyli oni mają wygrane. Dobra, ale niestety ona nic nie robiła. Przykro mi, musisz zadać, bo byłaś na wku. O, tamci też już wywalili, nice, dobra. To kończymy, uwaga, 5. Stop, tety, tycio. Nie dałeś rady, pum. Okej, okay. Oni dali radę. Oni dali radę i on nie dał rady. Pan Wladimir. Przykro mi, panie Wladimiru, ale zginąłeś. Dobra, zostało 6 osób. Okej, okay, jesteśmy nad miastem Brookhaven i w każdej chwili ktoś może spaść w przepaść. Napiszę za chwilę start i zobaczymy, ile osób przejdzie. Uwaga, mam nadzieję, że nie wiem, że już troszeczkę odpadnie osób. Ale dobra, lecimy. Uwaga, start! Lecicie, kto pierwszy? Okej, okay, Peperonix skoczył, dobrze. Among Us, będą testować. Uwaga. Ło, nie, on spadł. Ale to było straszne, dobra, on skoczył na kolejne. Ale to jest kozak, dobra. Teraz mają wybór, te czy te. Dał radę, ale a oni stoją na tyłach, żeby ten i czekają, aż oni przejdą. Ale to jest ten, nie teges, dobra. Tutaj oni skaczą. O, nie, spadł kolejny, nie. Okej, czy on skoczy? Ło, okej, udało mu się. Kolejny niech skacze. O, skoczył, kolejny raz, nice. O, i spadł kolejny raz, nie. Kolejna osoba spadła, teraz zostało ich tylko 3. Kto da radę? Among Us. O, skoczył, dobra, on daje radę, on jest dobry. A, no skoczył, dobra, skoczył. Nie, kolejny spadł. Dobra, Among Us, czy da radę? Ma drip na sobie? Dajesz. Na razie stoją, boją się iść. O, dobra, skoczył kolejny. Uwaga, czy się im... O, skoczył. Ej, co jest? Jak oni to skaczą? Jest, przeszedł. I ten drugi też przeszedł. Nie wiem, co tu się stało, ale mamy finalistów. Dobra, są tutaj nasi finaliści. Among Us i Gaming. W tym momencie daję każdemu miecz i rozstrzygnie się walka! O, ja. On wyciągnął miecz. Walczą. Kto wygra? O ja, ale oni się boją podejść do siebie. Naprawdę to jest mega emocjonujące. Kto to wygra? Ja nie umiem niestety przeciągania liny zrobić, więc zrobiliśmy walkę. O tak. Wow! Przeszedł, nice! Wow, dobra. Ty, słyszycie te dźwięki? Co to jest? Ja nie wiem, czy ja chcę... O nie, wiem, co to jest! A, to są squidy! Zostawcie mnie! A, góra, szybko! Nie, co oni teraz... edycje z dziećmi... O, nie może ciebie złapać, Dlaczego oni tu przyszli? O nie, przyszli tu. Dobra, rip. O, mamy cię, jesteś ostatnim zawodnikiem. Miałeś przyjść do nas, do naszej gry. Jakim? Chyba powiedzieliście imiona, jestem dzieckiem. Jesteśmy przygotowani na wszystko. Chodź tutaj, zbadamy cię. Dobra, jesteś numerem 469. Ale dlaczego? Co wy mi wbiliście? Czy jestem jakiś klasyfikowany? Zawozimy cię teraz do gry. Nie, no... Halo, macie go? Tak, szefie.
Bra, on ma 25 lat jakby co, jakbyście nie wiedzieli, który. Zaraz, my tu mamy dziecko. Tak, szefie, mamy go, tak, to 25-latek. Dziecko, myśleliśmy, że jesteś playerem. Przepraszamy, ale teraz nie możemy cię oddać, bo już wbiliśmy ci lokalizator. A nie, tylko nie to, nie chcę mieć grasza w Squid Game, nie. Powiem ci tak, cyku, nie martw się, będziesz naszym cykiem, my ci wszystko powiemy. Damy ci wygrać, będziesz wygranym. O ja, czyli będziemy cheatować? O nie, jestem bobasem tylko, mamo, ja powinienem się bawić z zabawkami. Wiesz co? Jesteś dzieckiem, czyli jesteś lepszy od nich w te gry. Racja! Nie, jestem moim jedynym dzieckiem w Squid Game'ie. Jeszcze jestem z ostatnią trójką, która ma się dostać. Otóż jesteście ostatnimi trzema osobami, które się nie dostaną lub dostaną. Co? To my radnie gramy w Squid Game jeszcze. Musimy się tam dostać, dobra. Ty idziesz pierwsza. Nie, ja nie idę. Ty idziesz pierwszy. Właśnie, to jest moja żona. Ale jak to? To jest nie fair. Was jest dwóch. Czemu tu nie ma więcej osób? Dzieci albo strzelamy. Widzieliście to? Prawie się potknąłem. O, ale dobra, udało się. Dobra, teraz moja kolej, nie martw się, maluszku. Kopnęłaś mnie lekko. Dobra, idź pierwsza, skoro taka jesteś mądra. No, dawaj. Ej, no, pniasz mnie. Jest, skoczyła. Dobra. Udało się. Jest, dawaj, mężu, to dobrze jest. Ej, mąż teraz skacze. Dobra, teraz twoja kolej, dawaj, panie mężu. Dobra, ja skaczę trzy na raz. 3, 2, 1. O nie! Czy on odpadł? Wygram tę grę dla niego. Dobra, i drugiej, uwaga. Dobrze idzie. Okej, nie, dobra. Więc zatrzymałem się, teraz ja skaczę. Dobra, daj radę. Mały, popycham cię. Dobrze mnie popchnęła, dzięki. Już połowa za wami. Dobra, włączamy licznik. Macie gdzieś 20 sekund. Co, 20 sekund? No leć. Ty pierwszy. Ale twoja kolej jest. Ale ty jesteś z kamerką. Kamerka życia. I uwaga, drugi skok. Jest, udało się. I uwaga, jest, udało się. Okej. To jest śliskie jeszcze. Ups. Okej, daj radę. Licznik leci. Okej. Ops. Dobra, daję radę jakoś. Okej. Skaczę, jestem blisko. Który to był? Powiedz mi, przypomnij mi. Nie wiem, nie pamiętam, no. Trzeba było skakać. Ona spadła. Dobra, zostałem sam. Który teraz wybrać? Jak ja spadnę? Dobra, ten czy ten? Szybciej, masz 10 sekund. Dobra, biorę ten. Dobra. Jest. I teraz ostatni. Ten czy prawy, lewy. Lewy. Pomocy, Fire Junior i Pada Junior zostali zamknięci w tej klatce. Mój obiadek. Jedyna opcja, żeby ich wypuścić, to subskrypcja z dzwonkiem. Zostaw w tym momencie. Zdążyłeś zostawić? Uratowałeś ich, dziękuję ci. Czyli teraz masz na szaro ten przycisk. I uwaga, mam dla ciebie newsa. Pan juniorów został tak mało na fireroad.pl, że zaraz może ich zabraknąć. Oczywiście jest to pluszek, który możesz kupić w mojej stronie fireroad.pl. Także zapraszam cię i zaraz się wyprzedadzą w bandy juniory, więc zostało mało czasu. Link w opisie. Udało mi się. Dobrze, przechodzisz do reszty zawodników. Okej, jeszcze przed tym jak traficie do swoich pokoi, to zobaczcie co jest za mną. Jestem lalką, a to moja siostra. I dzisiaj razem będziemy was niszczyć. O nie, teraz wie w co gramy, w ciuciu babkę, ja to grałem jako dziecko. To będzie ryzykowne. Dobra. 3, 2, 1, green light. Dobra, biegniemy. O nie, wszyscy są za mną, dobra. Red light. Dobra, zatrzymałem się. Ej, spróbuję zrobić Squid Game jakie pro, ale będę ryzykować życiem. Dobra, obróciłaj. Green light. Dobra, biegniemy. Red light. Ukryj się za nią. Dobra. Okej. To wam dobrze idzie. Green light. Dobra, teraz się za nimi ukryję. Red light. Dobra, popchnę tych przede mną. Przecież co ona mówi? Czekajcie, muszę ją powstrzymać. Ej, ty, co ty chcesz zrobić? Bo ja mogę się tu ruszyć, ta lalka mnie nie wykrywa. Ej, dobra, nie rób mi nic, to jest kiedy zawiążemy sojusz i wszystkich zniszczymy. Junior, co ty robisz? Nie, ugryz ją, współczuję jej. Obie eliminowany. Rozwaliła ją, co tu się stało? Junior, co ty zrobiłeś? Green light. Dobra, możemy biec. Chyba się uda nam przejść. Red light. O. O. O.
okej? Okay. Muszę się podrapać po nosie, nie wytrzymam. dobra, drapię się po pachach. Obiekt wyeliminowany. O ja, no co za gościu, musiał się podrapać po pachach, nie wierzę w to. Dobra. Green light. Udało mi się, ale ona jest wielka, zobaczcie co to jest. Dobra, to jest tragiczne, ale dobra, udało nam się, wszystko dobrze. W tej konkurencji będziemy was szukać. Tego, kogo złapiemy, ten zostanie. Uuu, nie, ale na szczęście to moi rodzice. Chyba będą udawać, że mnie nie widzą. Synku, wiesz o co chodzi, ale nie możemy tego mówić. Okej, okay, okej. Okay. 3, 2, 1, macie 10 sekund. Szukamy za 10 sekund. Aaa, dobra, muszę znaleźć jakieś miejsce. Dobra, 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 może rodzice mnie w końcu... No nie, no nie mogą mnie znaleźć. Cyk, 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 cyk. Dobra. Okej, okay, teraz wchodzę tutaj. Zobaczcie, jestem prawie niewidoczny. Widać tylko ledwo moje gacie i ten. Guardy, słyszałem, że macie z kimś sojusz. Nie, szefie, my właśnie mamy szukać ludzi. Jeśli zobaczę, że kogoś widzieliście, a go nie złapaliście, to was wyeliminuję. A, pewnie, szefie, no wiadomka. Znalazł kryjówki innych playerów. Tu ma jedna dziewczyna i tam gdzieś ma dzia... O, jest, tam dziadzio ma, zobaczcie. Dobra, szukamy, złapiemy naszego syna, to po nas. Także położę się szybko. Dobra, teraz w ogóle mnie nie widać, zobaczcie. Jaki 300 IQ trik. Ej, mam kogoś, łapiemy go. Dobra, okej, okay. Pierwsza osoba, mam nadzieję, że to nie był nasz synek. O, minęły 6 godzin. Czy to już jest koniec? Ogłaszamy, że to koniec. Jest, udało się w końcu. Już nie mogę wytrzymać, naprawdę. Okej, okay, playerzy, teraz mamy dla was ciasteczka. Każdemu rozdamy ciastko, tylko uważajcie na parasol. No i musicie je wyciąć. Ile nas zostało? 3 zostało nas tylko? Nie, jeszcze są chyba w więzieniu, reszta została, bo nie poszła. O ja, chyba dostałem trójkąt. Dzięki, tato, jesteś najlepszy. Chodź, na razie poliżę je. Żeby wiecie, bo to jest taktyka, tata mi ją powiedział. Oni nie wiedzą, jak to robić. A, jak ja to mam robić? Jeszcze poliżę, okej, okay, polizałem. Dobra, i teraz wycinamy. O, dobra, lecimy. To jest tylko trójkącik, to nie jest trudne. Na pewno, okej, okay. Idzie dobrze. Idzie co? No nie, no, co to ma być? Rozbiło mi się lekko. No dawaj. Uwaga, wycinamy jeszcze sekunda. No, jeszcze 3, 2, 1, bang! Wycięte, proszę. Guardowie, tato, znaczy guardowie, proszę. Dobrze, dobrze, synku, znaczy playerze. O, jak najlepiej. Dobra, teraz wyznaczamy każdemu jedzenie. Proszę podejść. O, dobra, ty dostajesz kanapkę ze szczurem. Dobra, podaję mu, proszę, proszę. Dobra, kolejny proszę. Kolejny dostaje też kanapkę ze szczurem. O, dobra, mam nadzieję, że się cieszycie z tego. Dobra, teraz kolejna, dobra, ty też kanapkę ze szczurem. O nie, ciekawe co ja dostanę, pewnie ochytstwo też, o. Kolejny, dobra. Ty dostajesz ode mnie, o syneczku, syneczku, masz tutaj tu takosy. O, takosy, tato, hot doga jeszcze mam. O, dziękuję ci. O, tato, jesteś najlepszy. O, jeszcze tu, no, jeszcze ciasteczka sobie zjem. O, a tato, a masz jakieś może rizisy albo coś? O, doritosy, dziękuję, tato. Hej! Dostaje, no. Nie kłócić się! On dostaje, bo jest moim synem, znaczy tak po prostu, przysypany. A teraz idziecie spać i tej nocy będziecie mogli ze sobą walczyć. O, dobra. Chwilę spałem, ale nie mogłem zasnąć. Boję się, że w każdej chwili ktoś może mnie zaatakować. O nie, ona chrapie, zobaczcie. Dobra. Nie boję się, serio. O, dobra, ten plan co mieliśmy, bijemy mojego, bo on ma jakieś fory. O nie, rzucili się na mnie, wszyscy mieli na mnie, dostaję pomocy, to jest nie fair, wszyscy mnie biją. Dobrze, widzę, że jest z nami jedno dziecko i 4 uczestników, którzy są ostatnimi uczestnikami, którzy mogą się tu dostać. O ja jestem jednym z nich, Jezu, 4 osoby dostaną się do Squid Game'a. 90 zawodników zostało wybranych, wy jesteście ostatnimi. O ja, mamy szansę. Ale jeśli spadniecie z tego składu, to umieracie. Co? Co? Jak tu umieramy? Ej, wyjdziecie ludzie? Co? Ja się boję trochę. Poczekaj, niech pójdzie ten największy na przodzie. Dobra, ja skaczę. O, jest, trafiłem. O, ja on trafił, idziemy? Tak, dawaj. Okej, okej, udało się. Okej, udało mi się. O, ciekawe, czy on idzie dalej, on się chyba boi. Uwaga, czy skoczy? No dobra, ja skaczę, kolejny. Ej, ty! Wiemy, gdzie dalej iść. O, dobra, skaczę dalej. Dobra, ja lecę kolejny. Udało mi się. Jest, udało mi się. O nie, on się rozsypał, dobra, ja idę tędy. O, to śliskie. Ja, prawie spadłem. O ja, dawaj, jeszcze ona. Ja zawsze dam radę. Dawajcie, chłopaki, idźcie przodem. O, ona nas robi, ale dobra, spróbuję.
O, dobra, udało się. Okej, okay, okej. Okay. Szybciej, zostało wam mało czasu. Dobra, o, jest, dobrze mi idzie, daj radę. Ej, dobra, popycham cię. A masz. Dobrze, że mnie tu popchnąłeś, dzięki. A, uwaga, cyk i cyk, jest, udało mi się. O, dawaj, czy ona da radę? O, dała radę. Dobrze, przychodzicie do kolejnego levelu. Teraz będziecie grali w Green Light, Red Light. Ja jestem laleczką. O, co ona robi? Jezu, co ona zrobi nam taka laleczka? Jestem dzieckiem. Trafiłem do tej gry z niewiadomej przyczyny. Po prostu powiedzieli mi, że to są free robuxy. Green Light. O, dobra, możemy iść chyba. Ona się obraca. O, wszyscy idą, bo ja. Dobra, uwaga. Czy stanę, czy stanę? Staję, okej? Okay. Red Light. O, co jest? Green Light. O, dobra, możemy iść, możemy iść. Ja cię kręcę, ktoś tu odpadł. Red Light. O. O ja, ale on przyraszował. Green Light. O, dobra, jestem. Przyszedłem, o ja, oni nie przeszli. Red Light. Green Light. O jest, dobra, ona przeszła. Zostaliśmy we trójkę, chociaż jeszcze sparł na tym w więzieniu. Kolejny dzień w kiciu. O Jezu, tu wszyscy są jacyś troszeczkę dziwni. Zobaczcie na przykład jak on siedzi. Ale widzę, front by tam idzie. Uja, on tam chodzi. On jakiś ma ten, dobra, mam pomysł. Uja, tu się otwiera. Okej, okay, mam pomysł, żeby pójść do guarda, pobić go i zdobyć jego czapkę, co nie? Bo już tutaj tyle siedzimy lat, że ja nie wiem, to jest jakaś inna edycja Squid Game'a, chyba jakaś dłuższa. Dobra, on tam stoi. Czy on, ej. On śpi, dobra, ale on śpi podczas pracy. Jaki lamusek, dobra, czekajcie, musimy teraz pójść za niego. Okej, okay. Halo. O nie, obudził się, cicho bądź. A masz. O, dobra, obezwładniłem go, okej, okay. Dobra, teraz na spokojnie, okej, okay, zdejmuję mu tą maskę. Zdejmuję mu to całe ubranie. Dobra, nie jest to idealny strój, ale zobaczcie jak on wyglądał pod tą maską. Ciekawe co mu zrobili, że tak teraz ten. Dobra, jeszcze mu zabiorę pistolet. Dobra, i mam cały ten sprzęt, teraz mogę poudawać guarda. Halo, dzień dobry szefie, jestem guardem, wcale nie skam. Czemu tutaj siedzisz? Miałeś dawać jedzenie więźniom. Przepraszam, już idę, biorę jedzenie. Więźniowie, jedzenie, dzisiaj jajka. Dosłownie jajka. Dobra, więźniowie, jedzenie, proszę. Co? Czy tutaj... Ej, coś mi kojarzy ten głos. Proszę tutaj macie to. Tak, to wcale nie jest fajro. Tutaj, proszę, jedźcie. Dawno nie jadłem. No, wiem, jedźcie. Numerze 365, proszę za mną do Starbucksa, do tajemnego miejsca. O, dobra, biegnę, spokojnie, wiem gdzie jest tajemne miejsce, tak. Ej, mogę wiedzieć dlaczego weszliśmy do kawiarni? Nie do kawiarni, co ty, nie wiesz? Znaczy tak, wiem, do kawiarni pociastka. Nie pociastka? A gdzie my idziemy? Tutaj, no przecież wiesz chyba. Tak, wiem. O, co to za miejsce? Ej, ty, czekaj, czy to się tu otwiera? Czemu tu jest jakiś w ogóle gracz? No, wiesz, idziemy, wiesz co zrobić. O nie, nie wiem co mamy zrobić, to jest chore. Dobra, czy my idziemy tam na dół? Okej, okay. Dobra, wchodzimy. Nie. Połóż go tutaj. Co my będziemy robić? Musimy go uleczyć, bo sobie złamał nogę. Co? Myślałem, że... Gość, który nie odpadł, a złamał sobie nogę, trzeba mu pomóc. Dobra, już ratuję. Tutaj proszę, to nie wiem jak to się robi, ale... Dobra, fajnie, że następna gra to ciastka. Ciastka, tak. Ej, możesz mi powiedzieć coś więcej o tych ciastkach? No, wycinanie ciastek, nie wiesz? No tak, dobra, dzięki za info, bo nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, tak, o. Okej, kolejną konkurencją będzie krojenie ciastek. Musicie wyszłopać idealny wzór. O nie, ja to robiłem za dzieciaka, ale ja nie mam żadnego wzoru. Raz, dwa, zaczynaj się, za 5 sekund możesz się zaczynać. Uja, 5 sekund, ja nawet nie wiem jak to się robi, halo, gdzie jest patyk jakiś? Dobra, wszyscy chyba już zaczął już robić, halo, to jest nie fair. Dobra, szybko, dobra, zaczynam robić, to jest mega ciężkie, no nie. Dobra, muszę wyciąć tak idealnie, tylko to jest problem, jeszcze wycinam, dobra, zaraz mi to wyjdzie, spokojnie, wytnę to. Dobra, jeszcze kawałek, jest, udało się, nice, dobra, jest, mi się udało, halo, czy może ktoś zobaczyć moje ciastko, proszę spojrzeć, proszę. O nie, czy będzie dobre? Dobre, możesz iść. Jest, zrobiłem dobre. Uja, chyba jemu się złamało, słyszałem to. O nie. Uja, oby się reszcie udało, oby się jej udało. O Jezu, kolejna noc, przynajmniej mogę się wyspać. Ej wy, w dzisiejszym zadaniu musicie wyeliminować jedną osobę. I macie na to teraz tylko czas, start! Co?
Nie, nie, czekaj, jak to mamy, co? Aaa, już wiem kogo, dziewczyny. Ej, co, jak to? Dawaj, steamujemy się na niego, bijemy Bulliego. Dobrze, dobry pomysł, a masz. Dobra, niestety musimy cię spłukać w toalecie, panie Bulli. Pum i pum. Dobra, pokonaliśmy go, i co teraz? Nie spodziewałem się, że tak szybko. Jedziecie na kolejną grę. Czyli zostaliśmy we dwoje. Fire Road, to jest finał. To będzie grube. Kolejną grą z waszego dzieciństwa jest Trick or Treat. Co? Po polsku cukierek albo przykus. Więc teraz musicie wystraszyć mojego guarda. Jego? O Jezu, ja nie wiem, czy ja dam radę, on przecież się niczego nie boi. Ja może pójdę pierwsza. O, ja nie wiem, czy ja bym chciał. To jest zbyt ryzykowne trochę. Halo, halo, guardzie, halo. Guardzie, chodź na chwilę tam do home, sweet home. Dlaczego? No chodź, chodź, pokażę coś. No chodź, 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 chodź. Pomocy, to było najstraszniejsze, co widziałem. Ona jej się udało, trick or treat. Jak ona to zrobiła? Dobra, nie ma szans, że ja dam radę jakoś go wystraszyć. Ja jestem zbyt mało straszny. Mnie się wszyscy śmieją, tylko nie boją. Dobra, takie przybranie. O, dobra, takie coś jeszcze, dobra. Kosę wezmę, albo takie dynie. Dobra, robimy to. Okej, wbijam tam, 3, 2, 1. O jest, to było prostsze niż myślałem. O, dobra, czyli mnie nie zabiją. Czyli co, kolejna konkurencja? O, minęło 99 lat. Byliśmy w Squid Game'ie 99 lat. Jakie cuda, ja jeszcze żyję w ogóle. Nie wiem, dożyję do 300. Dzień dobry. To jest ostatnia gra. Stuletnia gra. Ci grali w walkę. Ten kto wygra, ten wygrywa. Ten kto nie, przegrywa. Czyli będę musiał z tobą walczyć? Nie, Fireout, ja nie chcę z tobą walczyć. Ja też. Czekaj, pomysł. Ja muszę wyjść tędy. Dobra, to są pistolety. Wezmę jeden pistolet. Okej, teraz weź ty też, okej? Uważaj na guardów. 3, 2, 1, 0. A masz! Uwaga, rozbijamy bank! To nie wolno! Jest, strzelamy w nich! Trzeba wyszkolić dla najsilniejszych ludzi na świecie, bo wy będziecie mi pomagać ze Squid Game. Ale szefie, zabrakło nam jednego. O, już przyszedł. O, czy ty się spóźniłeś? Dobra, jest wyeliminowany. I się nie spóźniać. Dobra, macie chwilę przerwy. Ale fajnie, jestem wśród innych guardów. O, super. Jestem jeszcze dzieckiem, które nie umie mówić. O, a co to jest? Czy to jest jakiś... O, ominął mnie. Słyszałem coś z tego pokoju. To dziwne dźwięki jakieś. No, Halina, ale ja cię kocham. Oby się szef nie dowiedział, bo tu nie można mieć związków. O, co ja zacząłem? Jestem na to za młody. Dzień dobry, co wy tu robicie? Co tu weszło? Chyba trzeba zastrzelić szkodnika. Nie widziałeś tu nic, co nie? Nie mów szefowi. Ja nic nie chciałem powiedzieć. Ja jestem dzieckiem, które ledwo umie mówić. Czekaj. Co? Jak to? Dziecko? Mężu, może on zostanie z nami. Może go zaadoptujemy. Zawsze chciałam mieć dziecko. Jeżeli go nie zaadoptujemy, to odboję wszystko szefowi. Dobra, adoptujemy. Dobra, mężu, zostawimy go tu na chwilę i przyniosę mu strój guarda. O, strój guarda! Tak, czerwony. Będę widoczny jak moje miniaturki. O, dobra, weźmiemy tutaj jeden strój guarda. Okej, wszystko spoko. Oby się nic mu nie stało, jak nas nie ma. Dobra, wchodzimy, synku. Co tu się stało? Mamo, mam chyba siekierę w plecach pomocy. Jeszcze w głowie. Synku, co mam robić? Jak ty wyglądasz? Co jest z moją twarzą? Co jest z moją... Spokojnie, to jest strój Halloweenowy, nic mi się nie stało. O Jezu, synku, nigdy cię już nie zostawimy. Dobra, przebieraj się. Okej, tutaj zmieniamy twarz, cyk. Wow, przybrałem, wow, ale outfit. Spytam się pana frontmana, czy mu się podoba. Nie, synku, wracaj. Szybko, idę się spytać, jestem jeszcze głupim dzieckiem, które jest 0 IQ i kupię. Dobra, nie mogę wtedy przejść, to. Synku, musisz się nauczyć strzelać, rozumiesz? Ja strzelać, serio? Ja przecież mam na minusie IQ. Dziecko, strzelaj w tatę! Co? Okej, ta mamo! Co jest? Co? Nie! Pow! O, ale mam strzela dobrego. O, dobra, jeszcze tutaj cyk. No i strzeliłem! O, dobrze, moi podwładni. Musicie teraz zgadnąć osobę do Squid Game'a. To jest pierwsza osoba, która mieszka w tym oto budynku. Hej, frontman, uwielbiam cię!
Co to jest za dziecko? On jest po prostu niski. Proszę nie przejmować się nim. A, no dobra. A, Frotpet. Dobra, to ty idziesz pierwszy. Weź go ogarnij. Ja nie umiem mówić, ja mam 0 IQ jeszcze. Ale dobra, wejdę, spoko, nie masz problemu. Ej, co jest? On ucieka. Ej, chodź tu, musisz iść do nie umiem mówić. Ej, ale chłopcze. Chłopcze, nie, proszę, co, ja nie chcę. Możesz to zrobić miliony dolarów. Hej, jestem to, żeby cię zachęcić. Proszę, masz tutaj parę dolarów. Ej, dobra, mogę zagrać. Czy ja jestem dzieckiem według ciebie? Bo wszyscy mnie tak nazywają. Nie? Jest! Dobra, chodź! Dobrze, chłopcze, to jest twój pierwszy test do Squid Game. Na górze tego monumentu znajduje się laleczka i musisz się dostać na samą górę. Ale ja nie wiem, czy ja umiem. Góra, laleczka! Tato, ja chcę lalkę! Nie, synku, to niebezpieczne! Przestań! Aha, tak, laleczka! Ej, dobra, słyszę ją! O, dzień dobry, laleczko, cześć! Oho, co jest? Czemu ona użyła laserów, tato? Nie ruszaj się, chłopcze, czemu tu przybiegłeś? Ja pójdę ją wyłączę. Dobra, podchodzę, wyłączę ją. Wyłączę. Aaaa! O nie, jego też zestrzeliła. Synku, musisz ją wyłączyć, szybko. Dobra, podchodzę, jest. Wyłączam, cyk. Uwaga, pium, wyłączona. Tak, słyszałem o tym dziecku i mam plany go wyeliminować. Przygotujcie tor przeszkód. Witam wszystkich na corocznego skakaniu przez szkło! Jedno szkło jest dobre, drugie szkło jest złe. Ale co ja tu robię? Proszę pana, co ja tu robię? Dlaczego ja tu jestem? Dlaczego nie ma tu playerów? Ha, dlatego, że dowiedziałem się, że jesteś dzieckiem, a nie guardem. I to masz przejść tylko ty! Co? Jak to? Który to jest moja mama? Który to tata? Czemu nikt nie ma włosów? Nie wiem, kto to. Dobra, wchodzę pierwszy. O, to się ślizga. Okej, spróbuję kolejne. Okej, uwaga, skoczę. Gugugaga, yeah! Ej, w sumie to fajna zabawa. Dobra, dałem radę kolejny raz, Jezu. Dobra, niech jeden guard mu utrudni i go goni. Co, jak to? Halo? Spadł, jest! Wkoczył na złe. Dobra, skaczę, rodzice. Spokojnie, dasz radę, synku. Dobra, uwaga. Okej, daję radę. Teraz kolejny skok i... siop, okej, daję radę. Mamo, ja już nie wiem, który wybrać. Nie mogę tak dłużej. Idę po cię, synku, idę. Halo, tak nie wolno, macie zostać w miejscu. Ale mnie wkurzyliście, nie idźcie mu pomóc. Rodzice, cześć, dzięki, że mi pomagacie. Wow. Synku, spróbuj w prawo. Dobra, próbuję w prawo. Uwaga, jest, udało się, pięknie. Uwaga, teraz... Synku, lewo! Dobra, lewo, buu, nice. Uwaga, i teraz prawo spróbuję, jest, udało się. Lewo, teraz spróbuję. Ej, to jest wszystko na przemian, rozumiem. Dobra, i uwaga, skok, udało się. O, siema, guardy. Nie, to jest podpowiedź, tak nie wolno. Zamykam was, do więzienia. Czemu jestem w jakiejś mazi dziwnej? Co tu się rozlało? Fire Junior są znowu przynajmniej ze mną. Chyba moich rodziców zatrzymano, szkoda. Co to jest? System wyładowany. To jest lalka, o nie! Ja wiem, co ona robi z ludźmi, byłem przy tym. O nie, muszę uważać, jak ona mnie wykryje. Wykryłam kogoś. Dobra, czekajcie, spróbujemy wejść tu. Jak się ukryłem tutaj, zobaczcie. Wykryty obiekt. Nie, zostaw mnie. Rozstrzela laserami jakimiś, pomocy. Halo, przestań. Czekaj, ty wyglądasz jak dziecko robot? Tak, jestem dzieckiem robotem, a co? Jesteś moim synkiem? Chodź ze mną, synku, nauczę cię robotowych rzeczy. Okej, spoko. Ale wiedz, że ja mam 0 IQ. Synku, musisz się uczyć jak prawdziwy robot. Chodź, idziemy zestrzelić jakieś dzieci. Co? Czekaj, co? Co ty robisz, mamo? Nie strzelaj w nie. Nie, mamo. To jest jakiś dziwny laser, zostaw ich. Stop. Dzieci, uciekajcie. Mamo, teraz nie będę mieć kolegów w szkole. Co? Koledzy są niepotrzebni. Statystycznie nie ma kolegów. Co? Jakie statystycznie? Co to w ogóle za statystyka? No, teraz muszę wysadzić tą szkołę. Nie, mamo, ja tu jestem jeszcze! Wysadzić swojego syna, mamo! Nie, Mamo, zobacz! Staram się upodobnić do ciebie, jak prawdziwy syn z mamą. O, super, synku. Już coraz bardziej zaczynam czuć uczucia, nie tylko robot. Oby ten frontman nas nie złapał. Jest za nami, wyczułam go. Mamo, co jest? Porwali cię! Mamo, strzelaj w nich!
O, dobrze, mamo, strzeliłaś jednego. Co jest? Nie, mamo, mamo, nie. Mamo, czemu ją porwali? Wracaj, mamo, wracaj, proszę. O, gdzieś tutaj powinien być, gdzieś tutaj. O, widzę. Proszę, zostawcie mnie. Nie, mamo, nie. O, przyszło tu widzę. Dobra, skocz na tym, skocz tej górdzi, laleczko, szybko. Dobra, skocz, żartowałam, nara. Mamo, jest, uciekłaś. Jak dobrze mieć mamy robota. Ale zaraz, teraz ja jestem obok nich. O nie. O, dobra, wiesz co, wkurzyłeś mnie. Ale trochę mnie zaimponowałeś. Chcesz być moim dzieckiem? Witam, dziecko. Co byś chciał zjeść? Może chcesz jakieś, nie wiem, opiekunkę albo coś? Nie, tato. Dlaczego jesteś taki zły? Synku, nie zadawaj takich niemiłych pytań. Dobra, Guardowie, zróbcie mi coś do jedzenia. O, Guardowie, siema. Mogę się z nimi bawić? Tak, rób co chcesz. O, zrobili mi coś do jedzenia. Co to jest za kozackie? Ej, czy oni mogą robić co ja chcę? Ej, możecie mi podnieść i nosić jak króla? Jest, podniósł mnie. Co to jest? No jo, Guardowie to są koksy. Ej, czy ty idziesz mi wykąpać? ale fajnie, idę się kąpać. Nice, dzięki Guard. Ej, Guardek, możesz mi podać coś do jedzenia jeszcze? O, dzięki Guardek, te kosy w wannie uwielbiam, przy okazji zabrudzę całą wannę. Dobra, jak to jest kozacko, czuję się jak naprawdę król. Już się nie dziwię, dlaczego mój tata ma tak fajnie. O, jeszcze, o, mam. Ile jedzenia zjadłem. Ale to jest kozacko mieć takich guardów, tato, serio, naprawdę. Ale wiesz co? Co robi ten przycisk, tato? Nie, syku, on wyłącza Squid Game'a, przestań! Guardy, powstrzymajcie go! Dobra, klikam! Aaaa, wyłączyłeś Squid Game'a, teraz wszyscy będą normalni! Skoro Squid Game'a nie ma, to już dla ciebie nie pracujemy, pa pa! Nie, co on narobił? Syku! Tato, ty raczej powinieneś z siebie zapytać, czemu dajesz przycisk do włączenia Squid Game w salonie. Czemu mnie goni siekierą teraz, co jest? 99% osób nie potrafi przejść tej mapy, a 1% ją wygra. Dobra, Cidos, mam nadzieję, że to naprawdę jest prawda. I co, mamy jedno życie, inaczej ban, tak? No, można tak powiedzieć. Dobra, Simon, lecisz pierwszy. Frontman czy Squid? Okej, frontman! Simon już zginął. O Jezu, 1% osób to znaczy, że Chica czy ten? Kto Simon tu ma? Dobra, nowa. O, jest, wow. W ogóle zobaczcie, skacz, bo inaczej się zabije. A tutaj? Co robisz? Obstawiłem na ciebie 100 000 dolarów. Zobacz, VIP tam na nas obstawił. Aha, ktoś się wspina. O ja, czyli to co ty zrobić? Dobra, to chyba jest złe, bo ona tu spadła, więc idę w lewo. Dobra, teraz ci to skacz pierwszy. Twoja mapka. No dobra. No, w sumie nie pamiętam, co tutaj dałem, więc chyba... Dobrze! Dobra, ale nie, Cheetos, nie pomagaj nam, bo to cheaty. Cheetos robi cheaty. Oje, dobra, Simon, dawaj pierwszy. Kisi musi. Jest, kisi misi, dobrze! Dobra, teraz lewy czy prawy? Żadnego nie ma, prawy! Dobrze! Nie, jednak nie! O, Simon, oh my god! Tun! Cheetos, zaszło jeszcze jedno życie, ostatnie? On, dla niego to by się sprzedało 10 zł. Dokładnie. Dobra, kasa czy robuxy? No kaska, wiadomo. Nie, dobra, lecimy dalej, lewo. Robuxy, dobra, skok. Jezu, dobra, SpongeBob. Wow, dobra, a nie, ja chcę gambola. Ale dobra, wybieram SpongeBoba, ale fart. Lewo czy prawo, dobra, nie wiem. Simon, dawaj pierwszy, lecisz. Jest, dobrze. Jaybreak czy Murder Mystery? Szczerze, wolę. Nie wiem, w Jaybreaka dłużej gram, to po tym wezmę. Jest! Co to jest, Cheetos? Dobra, wkurzyliście mnie. To jest frontman z bazuką jakąś. Dobra, szybko, Simon, bo to zabiję. Niebieski kot czy zielony kot? No dawaj, skacz. No niebieski, proszę, Cheetos, nie lubię cię! Dobry wybór, Cheetos. Dobra, sorry, Simon, dawaj do nas, przyjacielu. O, dobra, przyszedł. Simon po godzinie w Rosji był właśnie. Jest, okej. Okay. Tutaj musimy chyba zrobić. Co to jest jakiś ten automat? Ej, wejdź na ktoś, dawaj. I może. Wow! Tu serio ten, wyskakują napoje! No. Czyli to prawie mnie zabiłeś! Nie! O! Dobra, czyli tosek. Skok, dobra, chodźcie na pieska, ale to jest kotek, a nie, to jest pies. Kotek! Oj, twój ulubiony pies, Cheetos. Dobra, no. Skaczę na niego. Okej, okay. Mamy wybór, Huggy Wuggy czy Poppy Playtime. Huggy! Wow, dobra. Udało się, Doll czy Guard?
O, Simon poszedł już pierwszy. Nice. A co jakby ci zepnął? Nie. Dobra, wybierz, let's... Nie! Simon, wiesz co, ja zrobiłem takie slow-mo. Dobra, czekamy znowu na Cybobka. 5 godzin później. Dobra, Simon, teraz uważaj. Among Us nie zabija, dobra. Skakuj. Dawaj, yes. Czyli to zdawaj. To jest dalej. To jest dalej, jest... O! Wow, dobra! Dobrze, że przerywam, ale jeśli zostajesz subskrypcję z dzwonkiem, to zmienisz uśmiech na mojej twarzy. Jeśli zrobisz to w 5 sekund, to usuniesz Odera z gry. Gdzie my jesteśmy? Co to tam stoi? To jest jakieś... Czyli to co ty zrobiłeś? To serio przejdzie 1%. A! Jestem Among Us, pomocy! Nie chcę być Among Us. Simon, chowaj te chipsy! Green light, red light! Dobra, green light! Red light! Dobra! Dałem radę, okej, czy to zdaje radę? O ja, w ogóle czemu to są jednak Hagiwagi, coś tam z Freddy? Oni, ile tam osób stoi, dobra. Green light, green. Ktoś tam nie żyje, Simon! Red light, stoi, Simon, stoi! No nie! W ogóle co to się tam ruszy, jak z jakiejś tej bajki? Co ty szpagat robisz? No nie, czyli to nie są zawody. Dobra, lecimy. O, red light, aj! Dobra, let's go i uwaga, skok! Yes! Ledwo mi się udało. O, a Simon? Ej, Simon, zobacz! Tutaj jest jakiś zaginiony bacon, zobacz! Co jest? O ja, zaginiony bacon! Policja! Policja, patrz, o nie! Dobra, musi być na górę! Go, to jest jakiś story. Nie wiem dlaczego to jest nazwane 99% nie przechodzi, ale nie masz. Chodźcie, to jest na górę! O nie! Nie mam robuxów, smutno mi. Bacon! Oni... A, Cheetos! Ten! Schowały się pode mną! Skocz na nich! O ja! Dobra, nie mam robuxu, smutno mi. Okej, tutaj dalej jest... Dawaj kasy, ktoś go ukrada! O, ty chamie! A! Ugrozi, chodźcie, mordeczki! O ja, co to jest? Proszę, nie rób tego! Nie mam robuxów! Dobrze. Nie masz robuxu, to zapomnisz, co tu zaszło. O ja! Stać, policja! A, to jakieś nieporozumienie, to nic nie zaszło! Ej, już przyjechała policja, jej! O ja, jakie to jest story! Stać, wywalili się! LOL! Ale kozak, to jest mega co? Dobra, wywalili się. O nie, Cheetos, co ty zrobiłeś tutaj? Każdy może być złoczyńcą, ale każdy może być się dobry. Wow, co ty mnie ratujesz? O ja, on ratował złoczyńcę. Dobra, uwaga, dziękuję, nie ma sprawy. Stać, policja. Wow, dobra, uratował go. Cheetos, naprawdę wzruszająca historia. Powinieneś być reżyserem, naprawdę. Dziękuję. Okej. Wybrać, które jest lepsze. Lepsze, no to chyba Lamborghini, nie? Ale ja się boję, a! Jest! Dobrze, chodźcie, Lamborghini. Okej. To nie ma sensu. Pizza z ananasem? Pizza czy pizza? To nie ma sensu, co? Dobra, nie, pizza czy pizza. Zobacz, co się stanie, wejdziesz tutaj. Dobra, w sumie to jesteś cheatos, ty musisz podnieść takie. A, nie da się wejść. Dobra, to pizza z salami. Okej, okay. Co to jest? Arbus czy pingwin? O co tu chodzi? A, ja jestem Arbus, a pingwin to jest Simon. No to ja wolę Arbus. Co jest cheatos, uwielbiam cię. O, dwa działają. Aha, czyli taki ten. Dobra. Noob czy pro? No pro, jasna sprawa, no. Super wybór. Szkoła czy więzienie? Simon, co byś wybrał? Więzienie? Co to za wybór? Ja wolę szkołę! To dwa działają, dobra, nie ma sensu, okej. Slender czy bacon? Oczywiście, że bacon. Slenderzy randkują. A ja idę w bacona, czy Cheetos? No, ja mogę iść slendera. Dobra, go! Ups! Cheetos? O nie! Ale dobra, bacon był dobry. Dobra, lecimy dalej. Among Us czy Among Us? No... Szczerze to Among Us. Jest, dobra. Nice. Idziemy teraz do kardzika. Among Us. Jedziemy. Ej, gdzie Cheetos? Cheetos, dawaj do nas. Nie, jedźcie bez mnie. Nie, zatrzymaj się dla Cheetosa. Jeżdżamy w dół. A, Cheetos jedzie za nami, nie. Dobra. Nie, zwolnij, Simon. O, okej, jedziemy. Bardzo dobrze ci idzie, Cheetos. Dobrze. Co to jest? Dobra, jedziesz, dobrze. Okej, okay. O nie, co mam wybrać? O, dobra, jedziemy w dobrą stronę. Nice, teraz tak, mamy. O, prosta droga, to... I drift. Ło, jedziemy w twarz hakera, Simon, co to jest? Quiz? Hacker. To jest haker? Co to jest? A! Anonymus, dobra, działa! Anonymus, bo ci to nam pomógł. Skamer, nie, tutaj jest. Co to jest? Skamer przez 2M, dobra. I tutaj co to jest? Let's go! Jedziemy! Aha!
Okej, okay, trzeba było dwa wpisać, ale to było ciężkie, nie? Ej, to jest dobre, ci to dobrze wymyśliłeś. Okej, okay, teraz mamy tak. Co to jest? Cheetos, dobra. Jedziemy dalej, o nie, naciśnij to szybko albo spadniesz. Klikam, kliknąłem. O, dobra, udało się, Simon, zwolnij. Nie chcę w twarz hakera, o, fuj. W jego twarzy śmierdzi, śmierdzi hakami. Gdzie my wjeżdżamy? Wow, to jest haker, w hakerze jesteśmy. Czy to jest jego głowa? O ja, on ma w swojej głowie jakieś pieniądze, haki, 99%, hakerstwo. O ja, historia, jak Among Us dołączył do Squid Game? Co to jest za historia? A! Simon! No nie! Simon, uważaj, uważaj! A! Dobra, żyjesz, nice. Okej, teraz trzeba przejść tu. O, okej, idziemy dalej. Tak, może dołączy do Squid Game? Ten Among Us. Co to jest za story? Jaki to ma sens? Dobra, idzie Among Us do hakera i... Świetne, świetne story! Co, czyli to dlaczego tu jest Among Us w dripie? Bo już dończył. A, dobra. Mam drip teraz, dobra, rozumiem. Uwaga, przechodzimy. Gratulacje, ukończyłeś mapkę, którą mogło przejść tylko 1% ludzi. O, wow! Ej, czekaj, co to jest na ekranie? To nie koniec? Jesteśmy już na Squid Game, zobaczcie ile osób tu wbiło, co nie? 5 sekund, dlaczego powinieneś kupić swajrod.pl. Jest nowy kozacki materiał, który jest premium. Nowy kozacki wzór na koszulkach, no i na kubkach. Zapraszam, link w opisie, mega rzeczy. Zdążyłem? Ja cię kręcę, wszyscy stoją. Napiszę im, uwaga, na łóżka. Ogólnie gra jest o 1000 robuxów, więc będę musiał tutaj nieźle pozabijać, przykro mi. Pozdro wszystkich. Prosimy wszystkich o pójście na łóżka. Halo! Halo, prosimy, no. Dobra, jeżeli ktoś nie będzie szedł, to niestety muszę odpalić ogień. Aaaa, nie idziesz, proszę iść do łóżka. Dobra, cyk, tutaj kolejna osoba nie poszła na łóżko, cyk, kolejna osoba niestety. Wszyscy są na łóżkach, dzień dobry, zaczynamy właśnie Squid Game'a. Także mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie, jest to, jak widzicie, wszędzie jestem ja, no bo to jest Squid Game Fero. Możecie iść do łazienki, można iść, można sobie chodzić. Wszyscy mogą robić co chcą na razie. O, wszyscy idą do łazienki. Cała łazienka jest zajęta, o nie. O nie, Fire Road zajął całą łazienkę. No także możecie się załatwiać na Fire Road, to znaczy... Dobra, wszyscy poszli do gry, zapraszamy. Dobra, w tym czasie kleciłem na pierwszą grę, ja szybko się zresetuję. Wow, to no, jak jakieś ochytstwo, ale dobra, nieważne, niech będzie. A więc pierwsza gra, mam jakieś trzy, co to jest w ogóle? Tu jest Alberto, tu jest Luka, wszyscy czekają. Luka, o nie. Nie no, pozdro, bardzo fajni gracze. Ej, Bacon wyszedł, nie powiedziałem jeszcze. Zabijamy go. Dobra, wszystko jest gotowe, możemy zaczynać. Fire Road jest napisane, uwaga, alert. Wszyscy start! Uwaga, kuku, maku, okej, leci piosenka. 3, 2, 1, stop! O! Siup, stanęli, dobra, wszyscy stoją. Ej, ej, on nie stoi! Cyk, strzelę go. Yeah! Dobra, poleciał. Biegnie, ej, ty biegnie, jeszcze napisałem start. O ty! Dobra, dostał. Muszę trochę podejść, bo mój pistolet jest. Start! Kuku, maku, szmimy, szłamena. Kuku, maku, szły mi, szłamena! O! O! Okej, okay, okej, okay. O, dobra. Bęk, dobra, leży. Start! Uwaga, lećcie, 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 lećcie. Uwaga! Pum! Okej, okay. Start, nie napisałem start. Ej, ty też, pum, okej, okay. Ty też, pum. Start! Stop! O, no nie, to są kozaki, nie? Dobra, mogą iść, mogą iść, mogą iść, mogą iść. I uwaga, stop! Dobra, oni przeszli, nie wiem w sumie. Nie powinni przejść, ale za dużo osób się ten. Dobra, uwaga, napiszę teraz. Ej, ten się ruszył, hop. Ej, ten ruszył się, okej, okay. Jeszcze ktoś? Okej, okay, uwaga. Start! Stop! O! Więc to? Chyba wszyscy. Pisałem przegranym, gratulacje, byliście super. Czas na drugą konkurencję, czyli myszki, Miki. Skaczą tu, już chcą kogoś zabić. Coś czuję, że będzie grubo. Więc już zapraszam tutaj graczy. Pierwsza osoba, go! Uwaga, czy ktoś się odważy? Nikt się nie odważył. O, udało im się. Ale kozak, nie? Dobra, na razie nikt nie spadł. O, dał radę. O nie, spadł tu ktoś.
spadł drugi! A, myszki Miki ich zjedzą! O nie, nie, nie! A, trzeci spadł! A, myszki Miki mają jakieś laga, nie wiem co się z nim stało. A, oni się boją skoczyć dalej, że spadną. Dawajcie, dać radę, wierzę was widzowie. O, skoczył! Skoczyli! Wow! Jaka odwaga, nie? Naprawdę, moi widzowie są zawsze odważni. Dlatego was lubię, kocham was widzowie, naprawdę. Sieci na dole tam. No nie. Skaczą kolejni, widzę. Okej, na razie się nie boją, ale, ale to jest straszne. Jak ktoś tu źle skoczy, to po nim. Nie, spadł na dół ktoś. Myszka Miki, a! Dobra, jak myszki Miki działają, jest. Nie, a! Spadł, najgorzej. Ale to jest straszne, co nie? Ta gra jest mega straszna. Ej, wspina się ktoś. Spina się, nie wspinajcie się po tym. O! Skoczyła, jest! Udało jej się! Zostały tylko jeden klocek! Nie! Dobra, trzy osoby przeżyły, albo jeszcze tam ktoś jest, widzę. Kolejna konkurencja, czyli ciastka. Nie wiem, co tu się odwaliło, mamy trochę więcej osób. Ale co, za chwilę będzie trzeba wyjąć to z ciastka. Więc chyba wszyscy znają z zasady. Zmniejszymy każdego do 0,6! Bobasy teraz będą. I będą próbować wyjąć ciastka, dobra. Gotowi? 3, 2, 1, go! Macie 20 sekund, 20, 19... 18. O, pierwsza osoba wyjęła. Yes, gratuluję. Trzeba pchać, on nie wie co się dzieje, co? Sorry, no nie umiem lepszych gier robić, przepraszam. Dobra, kolejna osoba zrobiła, nice. Okej, dobra, liczę do 10 jeszcze. Zobaczcie, jakie piękne ciastko ktoś zrobił. Lol. O, kolejna osoba. Okej, kolejna osoba zrobiła, dobra. Więc uwaga, czas mija. Okej, niestety pan nie zrobił, widzę, bo jest w środku. Przykro mi. Oto 5 ostatnich subskrybentów. Zostaw suba, żeby się tutaj pojawić kiedyś. Tak. Dobra, poszedł niestety. Dobra, teraz ona, uwaga. Nie ma ciastka, gdzie jest ciastko? Zjadła ciastko. No nie, Wiki, a jest, tu masz ciastko. Uratowało ci życie, nice. Babcia wycięła i oni wycięli. Jej, wszyscy wycięli, a ja spróbuję wyciąć. Jest, udało się, nice. W tej konkurencji będziecie musieli dojść do Fajrota Juniora. I osoba, która dojdzie, będzie w finale. Start! Możecie biec! Za co tu się dzieje? On nie daje rady, pisze ochroniarz. A to powinno się Guard wpisać. Najgorzej, najgorzej, on nie daje rady. Uwaga, tego nie wiedzą, kto to jest. A tutaj? Ona wie, a nie, ona też nie wie. Oni piszą 4, 5, 6, ziomek, wygrany. Nie wiedzą, że to znaczy gracz po prostu. Ej, on cheatował, on przeskoczył. Nie ma cheatingu. Przykro mi, nie ma cheatingu. Dobra, została jedna i uwaga, dwie, trzy osoby. O nie, jak to mnie idzie, jak to działa? I ten czarny, ktoś napisał. Jest, ona przeszła, udało jej się, ale tym samym otworzyła jemu. Uwaga, kto będzie pierwszy? Kto wygra Squid Game'a? Na samym środku. Tutaj się liczą milisekundy, kto zgadnie, kto zgadnie? Happy Man, nie, on wpisał dziadek, wygrał. On wygrał, bo wpisał dziadek. Nie wiem, co to był za Squid Game, gratuluję. Wygrał Hubi, przepraszam, Wiktoria. O, jaki piękny dzień, Fajrot Junior, Panda Junior i chmurka. Co to jest? Czego wy chcecie? Co wy macie na głowie? Chcemy, żebyś dołączył do naszej gry. Jakiej gry? Czemu macie taki PlayStation na głowie? Dobra, zawołamy naszego szefa. Cześć panowie, co się dzieje? On nie chce przyjść do gry. Ty nie chcesz przyjść do gry, dziecko? Nawet nie wiem, na czym polega i po co. Możesz wygrać 42 miliardy wonu. 42 miliardy? Sprawdziłem i 42 miliardy wonów to jest jakieś parę milionów. Ale i tak dużo. Wiecie co? Niestety pierwsza gra. O ja! Nie wierzę w to! Jest! Udało się, dobra. Użyj Game Passa i bądź guardem, czy bądź zwykłym człowiekiem. Wybieram bycie guardem. Ej, w ogóle, boję się trochę, bo mi wiercą i nie wiem, czy to słychać na nagraniu. Ty, ja jestem guardem i mam pistolet! Co jest? Jaki cheating! Do szeregu, rozwoła, przychodzi! Ja stoję sobie tutaj, co to jest za gra? Ta gra jest zbyt dobra, nie? Mam nadzieję, że nie słychać wiercenia. Raz, dwa, do szeregu, tutaj, ustawić się. No, tutaj, tak, do tych drzwi, dobrze, wszyscy tam macie iść, no. Ty, czemu nie idziesz? No, już. Co tu się dzieje? Dobra, lecimy. Jestem guardem. O, zdjęcie można sobie zrobić, cyk. No to lecimy. Ciekawe, co będzie robić guard na tych rzeczy. On też będzie musiał skakać, co ja będę musiał robić? O, lol, jestem tutaj, a wszyscy muszą stać tam. Ale kozak, raz, dwa. Wychodzić, no, szybko. On ma napisał do mnie, jesteś guard. Będziesz musiał strzelać ludzi, którzy się ruszą. O, lol, dobra. Swim. Dobra, zaczęło się. Uwaga. Cyk. Ja nie wiem, czy ja też muszę. O, lol. Dobra, idę po niego. Uwaga. Mogę go wyczyścić.
Co jest? Muszę czyścić ludzi! O co tu chodzi? O ja, ich trumny został. Dobra, chodź tu, muszę ci wyczyścić, przykro mi. Lol, wy to widzicie, ja czyszczę ludzi, co tu się odwala? Dobra, zbieram kojsy, 60 kojsów, 75, o nice, nice, czyszczę sobie normalnie. Ty, szybciej, tutaj są dwa ciała idealnie obok siebie, cyk, proszę bardzo, do woreczka. Co to jest? O co tu chodzi? Ma brudna robota, naprawdę, guardowie nie mieli łatwiej pracy. A, dobra, wyczyściłem ją, wyczyściłem go, proszę bardzo. Jeszcze tutaj trzeba kogoś wyczyścić, dzień dobry, panie Baconku. Okej, wyczyszczone. Jest, to są groby wszystkie, których posprzątałem. Okej, tyle wleciało kasy do puszki, 44 dolary, ale dużo. Dobra, tym razem oni będą walczyć i muszę wyczyścić każdego. O nie, tu się biją, ja muszę wyczyścić każdego. Dobra, spokój, spokój, ale się mnie boją, zobaczcie. Spokój, powiedziałem. Dobra, wszyscy robią ciastka, ja nie wiem, co muszę tutaj robić, chyba będę zabijać. O, zobaczcie, oni tak robią ciastka, to widać wszystko. Okej, nic nie widzisz, dobra. Muszę mu... szybciej to rób. O, dobrze. Akceptuję, może być. Dobra, on chyba, muszę go zastrzelić. No, dobra, ty źle zrobiłeś. Ej, ty też źle zrobiłaś, ty też źle zrobiłeś. O nie, kolejny źle zrobił. Dobra, też źle zrobił. Ty źle zrobiłeś, czekajcie. Jest, dobrze, zrobiłem go. Dobra, kto jeszcze źle zrobił ciastka? No, jeszcze ktoś? Ty, czemu źle zrobiłaś? Dobra, jeszcze czekamy na nich. Czy im się uda? A jeszcze muszę tutaj wyjść. No, oni nic nie robią. O, tamten idzie. Tamtemu idzie dosyć. Szybciej, szybciej! Posprzątam ciebie tutaj bardzo, bardzo chętnie. Nie, ona, ile ona to robi? Będę musiał strzelać. To w tym czasie sobie posprzątam. Cyk, tutaj pan. Mała rutyna guarda. Ciągle robi to samo. Dobra, posprzątajmy jeszcze jego. Posprzątajmy jeszcze ją. O, niestety, ale nie zrobiłaś dobrego ciastka. 3, 2, jesteś gotowa? 1, po! Teraz cię posprzątam. No i proszę bardzo, zobaczcie, jak pięknie poszło. Cyk, 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 połowa odpadła. Ale dobra, zostało nas i tak mało już. Zobaczcie, i tam wszyscy stoją, a ja stoję sobie tutaj. O, zaczęło się, czemu oni już przegrywają? Co się stało? Co tu się odwaliło, dlaczego? To się dosłownie w sekundę stało, oni się przeciągnęli tyle. Aha, a może ja ich zabiłem? Okej, kolejny game mode, czyli Marbles. Dobra, i pierwsza osoba przegrała, więc moje zadanie to... kolejna osoba przegrała. O, teraz czas wyczyścić, zapomniałem o tym. O nie, najgorsza robota, czyszczenie. Dobra, tutaj wyczyściliśmy. Widzę, które jest złe. O ja, dobra. Czyli to jest złe, to jest złe, to jest dobre, to jest złe, 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 dobre, dobre. Dobra, jestem ciekaw, gdzie będę skakać, chyba na razie się wszyscy boją, co nie? O, tu se wejdę, dobra. No, to zobaczcie, dobra, lecą za chwilę. szybciej, pośpiesza. Sprawdzamy. O, przeszli pierwsze, dobra, przeskoczyła drugie. O, to jest złe, jak skoczą na to, to już jest po nich, co nie? Czy ktoś skoczy na to czerwony? Oni nie widzą tego czerwonego, co nie? Skoczył, dobrze skoczył, ale on jest dobry. Uwaga, skoczył, znowu dobrze skoczył, skąd on to wie? Ale oni mają farta, nie? Nie! Skoczył na złe plastus, on się nazywał. Ja będę musiał go posprzątać za chwilę. Szybciej! O jest, skoczyła, dobra. Pośpieszanie działa, zobaczcie, oni się wtedy boją. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, skoczyła. Okej, uwaga, skoczyła, skoczyła. Czy wybiorą dobre? Dobra, jeden z nich jeszcze umrze. To chyba koniec, skoczył, udało się. Przeszedł, to dobra, to jeden sprzątać. Szybko, szybko sprząta. Cyk, posprzątane, mogę jeszcze tutaj jeszcze tego pana? Posprzątane, cyk. Okej, to jest chyba finał, została tylko ona i on. Wygrani są dwaj. Ej, bez sens, to powinien być jeden. Dobra, wiecie co, wkurzyło mnie to. Teraz postanowiłem, że ulepszę sobie wszystkie boosty i cheatuję tą grę. Cyk, 100 robuxów, sprint boost, elo. Cyk, kolejne, dobra. Dobra, mamy na maksa wszystko. No dobra, udało nam się wbić. Zobaczcie, jaki mamy skok. Co jest? Ja przeskakuję człowieka dosłownie. Ej, ja mam cheaty. To się nazywa cheaty. Wbijamy tutaj. O, zdjęcie. Mogę zrobić sobie zdjęcie. Ale jestem szybki. Lecimy. O, jak jestem szybki. Jestem pierwszy, zobaczcie. Ej, ja wygram tą grę na luzie. Zobaczcie te skoki. Jestem, skaczę na pół mapy. Napisałem, że ja będę pierwszy. Dobra, uwaga. Cyk, jak wyprzedziłem wszystkich. Cipi, szamienia. Zobaczcie, ale ich wyprzedziłem, mam jakieś haki. Dobra, guardowie tam chodzą, jak widzicie. Dobra, green light na kuci pisza miera. Wow, ale ich rozwala, na serio, zobaczcie. O, green light, kukumaku, swimi, szłameja. Dobra, stop. Lol, rozwaleni. Skok, wow. Jestem, nice. Było zbyt proste, dobra, ja idę do nich w sumie. Bekę będę mieć, wow, siema, siema. No co, ja jestem bardzo szybki. Dobra, lecimy, musimy wybrać sobie jaki ten, mamy to. Okej, boję się trochę tego robić. O nie, o ja, o ja, o ja, o
ja proszę, tylko nie to. Nie to. O nie, on stoi przy mnie, guard, zobaczcie, on specjalnie do mnie, on mnie chce bulować. Dobra, spokojnie, dam radę. To jest jakieś ciężkie. Dobra, dajemy radę, o... Jest! O, chyba się udało? Jest! Udało się! Nice! Okej, czas na przeciąganie liny. Tą grę chyba każdy zna. Mamy 20 sekund na wybór teamu. Dobra, tu mamy Bacona i jakąś dziewczynę. A, już za późno! Dobra, co mamy robić? Klikaj spację! Trzymaj spację. Dobra, wygrywamy. Zobaczcie, rozwalamy ich i to mega. Dobra, jeszcze klikam, nie wiem co mam robić w ogóle. Gra! Ła, 72% wygrywam, ale rozwalamy bejkonki. Dobry team wybrałem, naprawdę bardzo dobry. Klikam. Okej, puszczam. Klikam. Yeah, wygraliśmy. Ale teraz jest noc i możemy się bić. Nie trzeba, ale mam lepszy damage. Okej, czy z nim wygram. Będę go tutaj ten. Bully. Ja, ale to jest ryzykowna bitwa, serio. Nawalamy się. Ej, wygrywam, dobra, bo mam lepszy atak. Jeszcze chwila. Jest, dobra, pierwszy poszedł. Został tylko jeden, zostaliśmy w finale, co? Umiera, zobaczcie, niszczy go. A, zniszczyłem go. Co jest, wygrałem? Nie ma nikogo oprócz mnie w grze. O ja, to jest frontman. A nie, jest jeszcze ona. Dobra, gramy teraz w Marbles, czyli grę, której nie rozumiem. Dobra, wybrałem, że mam mieć 5 i klikam, nie wiem. To, przegrałem! Nie! Zabili mnie! Jak to? O! Mam extra life, bo mam się robić tę łapkę dla największych kidów, czyli dla mnie. Każda osoba, która wbije, powie, ta gra jest najgłupszą grą, jaką grałem. Co może być dodane jako dziecięca gra? Oczywiście Psi Patrol, którego nie znam, znaczy nie znam żadnej postaci niestety. O! Ten typek z Psiego Patrolu, siema. O, dodajemy go tutaj. Mamy to wielkie coś, co nie? I to chyba będzie się otwierać. Ale jeszcze musimy zmienić to na przykład to. O, może zjeść kolory. Zmieńmy kolor na... taki miły różowy. O, stolik do zabawy. To, co to jest? Kto to zrobił? Czemu wyglądam tak? Ej, dobre to jest. Dajmy tego kolory na lony, a ten damy na różowy, dajmy na to. Wow. Dobra, wpisujemy naleczka. O, co to jest? Jak? Kto to zrobił? Co to jest? Moją lalkę damy, żeby nie było ten, żeby to było niestraszne. Zobaczcie, oni wyglądają jak prawdziwi ludzie, ale dalej wygląda strasznie. Co by mogło było zmienić? Oh, baby shark, czemu to ma nóż? Co to jest? Nie, dajmy mu to. O, i wygląda od razu lepiej. O, dajmy mu ten makasynek. Znaczy nie wiem, jak to się nazywa nawet. Grzechotkę. O, dobra. Cyk. Cyk. Zobaczcie, wygląda jakby się tym bawił. Teraz wystarczy tutaj zrespić ścianę po jednej stronie. Hop, obrócimy ją, cyk. I dobra. I dobra, damy tutaj małą rzecz w krzakach. Może nikt się nie skapnie. Cyk. Obróćmy to w ten sposób, dobra. No i troszeczkę jednak powiększmy. O tak, żeby tutaj tak stały, wiecie. Nikt tego nie zauważy. Mam nadzieję, że nikt. A tu postawmy leżącego gambola, który odpadł niestety w grze, ale się dalej śmieje, bo to gra dla dzieci. Jesteśmy na placu zabaw, damy tutaj Bob Budowniczy. Ej, nie wiem dlaczego. Dobra, dajmy go tutaj na przykład. Dajmy też tutaj taki na przykład... Coś takiego niech będzie. No, nie jest złe, co nie? Najważniejszą postacią z tej gry tak naprawdę jest guard. Więc należy go w tym momencie przerobić. Jak ja to zrobię? Chwilę to potrwa, ale mam nadzieję, że wyjdzie. I cyk, tutaj mleczko robimy, cyk i prosto do buzi guarda. Dobra, i teraz go kopiujemy. Tutaj jednego, tutaj damy drugiego. Ale on jest słodki. Okej, gra musiała być mega łatwa, więc zrobiłem kółeczka tylko z kółek, w sensie te ciasteczka, i tylko z kwadratów, trójkątów, żeby było jak najprościej. Nie ma umbreli, nie ma nic innego. No bo to jest gra dla dzieci, tak? Mieliśmy zrobić grę dla dzieci. Dajmy tu na przykład Cocomelon. Co to jest? Dobra, nie. Dajmy tu słodkie pieski, bo w sumie słodkie pieski mogą być zawsze. Wow, coś mnie nie mówić, dobra. Dajmy tutaj na przykład tak. No dobra. O, dodajmy tańczącego hot doga. Tak! Albo dwa! Albo tyle, dwa ich wystarczą. O, damy tutaj takie coś leżące, nie wiem po co. Tak po prostu. I tak nikt na to nie zwróci uwagi, ale niech będzie. Niech będzie tylko taki dodatek fajny. Dobra, no to tak wygląda dziecięca wersja ciastek. Wygląda dziecięca wersja Squid Game. Ej, no kozacko nam to wyszło. Ej, no konkurencja to oczywiście te schodki, co nie? Pamiętacie je chyba wszyscy. I mam plan, żeby zrobić w tym tutaj na dole. Baby Shark, Baby Shark Killer, yes. Będzie on po prostu chodzić i no, i będzie...
oczyścić na dole wszystko. Mam nadzieję, że tym razem on zadziała, błagam, żeby on jako jedyny zadziałał. Dobra, damy go tutaj, damy też go tutaj, damy go też tutaj. Błagam, zadziałaj, bo inaczej będę musiał sam na dole wszystkich eliminować. Dobra, niech tutaj sobie stoi mordeczka. Tutaj sobie stoi po tej stronie mordeczka. Co to jest? Czemu stworzyłem dzieci gwardy? To jest takie piękne. Napis wielkie, przedszkole, tak, przedszkole, świetne. Ej, w sumie zaadoptowałbym jednego gwarda. Takie dziecięce, między innymi na przykład. Dajmy tutaj takie coś, między innymi na przykład. Nie wiem dlaczego, tak to wygląda dziecięco. Dajmy, o, takie dziecko na przykład jeszcze. Wygląda w ogóle nie strasznie. Wcale nie, wszyscy się go nie wystraszą bardziej niż gwardów. Dobra, damy go tutaj. A na początku damy płaczące dziecko, bo ono zgubiło rodziców i musi dojść na sam koniec do swoich rodziców. Okej, teraz czas przygotować lobby. Zrobimy tutaj wielką baniuszkę z kasą. A nie, kasa, tu nie może być kasy. Musimy dać tu cukierki. Yeah! Po prostu jakiś tam koszyk cukierków. O to właśnie walczą wszyscy. O koszyk MMS-ów. O tak, świetnie, naprawdę, bardzo fajnie. Ostatecznie wygląda wszystko tak, musiałem zmienić, ale zobaczcie, tu mamy morfy psiego pastora. Czyli jak na to wejdziecie, zmienicie się w psa. Mamy tutaj jakiś ten do skakania. Kupy wszędzie rozstawiłem, bo nie wiem, bo tak jest wszędzie w grach na Robloxie. Na przykład, nie wiem, mamy takie cukierki. Zrobimy jeszcze tutaj troszeczkę cukierków, bo tak. Dobra, dorobiłem chwilkę taki quiz długi, co nie, żeby wyjść z tego ogólnie mapki, zacząć grać, trzeba przejść quiz. Uśmiech, to będzie uśmiech, co nie? Tutaj kolejne to będzie ananas. Tutaj kolejne to będzie Piggy. Kolejne to będzie Baldi. Kolejne to będzie Dream. Kolejne to będzie Creeper. Kolejne to Gambur, który się na ciebie patrzy, nawet jak jesteś za nim. Sans, Amogus, Noob. Nubek i Dogecoin. I na końcu jest takie poczekalnia, żeby sobie poczekać, aż wszyscy przejdą. I zobaczymy, ile osób to przejdzie, bo to będzie pierwsza konkurencja. Let's go! Dobra, teraz zrobimy logo do tej gry. Cyk, dajemy takie coś. Cyk, dajemy tu moją twarz. Dajemy tu takie coś, cyk, Squid Game bez Tycoon. O, Squid Game, okej. Dajemy jakieś niebieskie tło. I na koniec dajemy Troll. Yes, yes. Super gra. Dobra, ludzie są już na łóżkach wbili, wszyscy pozdro dla was. No i zaczynamy grę w dziecięcą wersję Squid Game. Pierwsza konkurencja to przychodzenie tego chorego quizu, który zrobiłem. Żeby dostać się na pierwszą grę, trzeba to przejść. Więc uwaga, wszyscy są gotowi? Zaczynamy! Za mną, przychodzimy quiz. Uwaga, musicie zgadnąć, co to jest za rzecz. O nie, ktoś napisał, o nie, quiz. Dobra, tutaj pierwsi ludzie. Ej, on przeskoczył! O ty, cheaterze. Dobra, wszyscy mają wyłączone skakanie, więc mogą już przychodzić. Na razie parę osób już przeszło. Co to będzie? To się nazywa Piggy jak coś. O ja, jak coś za ludźmi kręci. Dobra, tutaj oni wpisują. O, nikt nie wie, że to jest Piggy, serio? Przeszli to, nice! Okej, kolejne, Baldi. Baldi, czy tu ktoś wpisze Baldi? Dobra, wpisali, yes, kolejne przeszli, dobra. Teraz muszą Dream wpisać, zobaczymy, czy wpisali, dobra. Kolejny to będzie Creeper. Uwaga, czy wpisał Creeper? Teraz nie jest proste, sobie. To jest Gumball, uwaga, Gumball. Gumball? Yes, wpisali, nice. Okej, tu teraz mają Sansa. Dobra, Among Usa. Co to jest? Czemu to Among Usa broń? I noob, tego nikt nie zgadnie, co nie? O, zgadli, jakie cudem, co jest? I Dodge dali radę, Alcu kozaki, nie? Ja mam kozackich widzów. Ostatnio sobie przychodzą, czy zgadną, że to jest Dodge? Yes, kolejne osoby. Patrol, zobaczcie, jak to wygląda. Ale mi to wyszło, nie? Co to jest? To jest psi patrol. Dobra, tutaj są gambole, ciekawe, czy ktoś zobaczy tych dwóch panów. Nie, no to jest straszne, dobra. Tutaj jest ten, a to jest mój... Co to jest? Dobra, nie wiem, co ja robię za gry. Przepraszam was, widzowie, że to są najgorsze gry świata, ale nie jestem dobry w robieniu. Jeden, go! Możecie iść. Możecie iść. Uwaga, idą, idą pierwsi. Czy da radę? 3, 2, 1, go! Obracam się! Kukumaku, dobra. Sprawdźmy, czy nikt się nie ruszył. Dobra, obracam się. I uwaga, biegnę, biegnę, stop! O! Ten przebieg za późno! Stój! Stój, placek! Bum! Zniknął, dobra, teraz ktoś jeszcze? Okej, okay, start. Lecimy dalej. Na. O, dobra. Na. O! Dobra, dobrzy są, uwaga. W kuku maku swój mi słamę. Ja! Nie zdążył! O ty, prepapa! Dobra, niech idą oni dalej, uwaga. Pum, 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 pum. O, ty ruszyłeś się! Przykro mi. Dobra, uwaga. Pum, pum. Dobra, przeszedł. Nice! Oni tutaj
korzystając z zabawy dla dzieci i przechodzimy do kolejnej gry. Jesteśmy na kolejnej grze, chyba wszyscy zasady znają, już tepnę wszystkich. Pum! Każdy zna zasady. To co? Musimy zmienić każdego w dziecko, bo to jest size AL 0.3. A! Ty, oni nie mogą w ogóle tego ruszyć, najgorzej. Ale przypał, co nie? Ale tu już ktoś rusza, widzę. Okej, okay, na chwilę sobie poszedłem i nagle wszystkie ciastka znikły. Co tu się stało? Chyba niestety będziemy musieli pominąć tę rundę, bo nie wiem, co się stało. Ale! Usuwam podłogę! Dobra, przejdźmy na kolejną konkurencję. O nie! Pierwszy spadł! Na kolejną konkurencję i napiszę start! Let's go! Sprawdzimy, kto wygra tę konkurencję. Uwaga! On przeskoczył. No nie! Spadł! Dobra! Oni dają radę. O ja! Nie! Kolejny! Ile tu osób spadło? Dobra, dać radę. To jest proste. Dawajcie. No. Wszyscy się boją skoczyć, o nie. O nie, i tam baby sharki ich zabijają na dole. O, skoczył, dobra, kolejny jest bardzo odważny. No nie, on spadł. Dobra, zostaje trzy osoby. Błagam, dojdźcie. O, skoczył, nie. No nie, teraz zostałem nadzieję w niej tylko. Skaczę, dobra, z nią i teraz skoczę w prawo. Jest, udało mi się, chodź, 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 dawaj. Pomogę jej trochę. Udało się, dobra. Dopóki ja będę dawać radę, to o, no i przegrałem. O, no i spadła. No nie, wszyscy przegrali. Ale cenimy dzisiaj wszystkie te gry, które mamy tutaj. O, Squid Game, tak. Dobrze, zacznijmy więc od Historia Fireouta, nowa historia o Squid Game. Ej, to jest dobrze zrobione. Nice, to jakiś widz zrobi. Ej, co ja mam za outfit? Nie, ten outfit jest już. To jest z moimi rękoma. Nie, no dobra, ten outfit już spoko. Jest, dobra, tutaj widzicie. Nowa historia o Squid Game, tak. O ja, ej, ktoś jest dobrym twórcą tych historii. Okej, okay. Co jest? Gdzie mnie budzisz? Halo, gdzie my jesteśmy? Ej, widzu, który to zrobił? Jesteś prosem. O, ale piękny dzień. Dzisiaj, gdzie my jesteśmy, Simon? Obudź się. I tutaj jest ten. Oni są. Ej, coraz tutaj lepiej się staje, uwaga. O, będziemy milionerami. O tak, to będą moje pierwsze Rebex. Cześć wszystkim. Jesteście tutaj, żeby zagrać 6 gier. Jak w to przejdziecie, to dostaniecie 9999 robuxów. Okej, okay, gdzieś to już widziałem podobne. Dobra, zapraszam na pierwszą grę. O ja, ej, dobra jest ta gra. W tej grze polega na tym, że lalka mówi green light. Okej, okay, okej, okay, to jest proste bardzo. Ja już stoję, bo się boję dalej. O nie, to moje. Biegnie po robuxy, nie chcesz pierwsza. O co tu chodzi w ogóle? Stój, Simon. O nie, on dostał. Najgorzej, red light. Czy on nie żyje? Dobra, biegniemy dalej. Pum, pum. Oni dostali, wiedziałem, żeby się zatrzymać. O ja, co tu się właśnie odwaliło? Dobra, ej, ale fajna jest ta gra, serio, coraz lepiej. Dobra, zginęły dwie osoby. Każda osoba zwiększa ilość o 15 milionów. O, a czemu wy chcecie nas... O nie. Dobra, czyli tutaj się naprawdę grubo dzieje. Idźcie spać, jutro zaczynamy drugą grę. No dobra. Dobra. No dobra. Okej, okay, może być. Dobra, teraz tak, kolejny dzień. Proszę, tutaj macie mleko i ciasteczko. Ale ja jestem uczulony na mleko. Ej, to jest nawiązanie. Oni śpią i teraz gościu powiedział: dobra, Haninka, to jak się umawialiśmy, atakujemy wszystkich i zarabiamy najwięcej robux. A my śpimy w tym czasie. O nie, Halinka i ten. O nie, bejkonowa rodzina. Najgorzej, bejkonowa rodzina zabije. O nie, kolejna część wkrótce. Więc ta gra trafia do... No, bo patrzcie, tutaj bym dał ogólnie, bo nie była dokończona, ale to widz zrobił, więc daję piątkę! O tak, jestem nauczycielem, zawsze o tym marzyłem. Kolejna gra jest o tym, że Fire Road, chyba trzeba go kliknąć i wtedy jest jakaś nowa gra. Klik, 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 nie działa! Ej, dobra, jestem ciekaw. O, jesteśmy? Obi, dlaczego tu nie ma Squid Game? Ty, to działa! Nie wierzę w to! O ja, ej, czekajcie, gdzie to? Dobra, wróciliśmy do tej gry. O ja, czekajcie, 3, 2, 1, uwaga. Guma. Dobra, już stoję, bo ta gra może być zbugowana, ale nie wiem. Co jest? Spadła mi głowa. Ej, ta gra jest dobra. Kumakusimisamena. Czemu mi odpada głowa za każdym razem, ale to jest dobre. O, kusimisamena. O! Jak się obracam, to mi głowa spada. Dobra. Nie samie ja. O, dobra, ej, ale ja mam utalentowanych widzów, oni. Widzowie, robicie mi gry naprawdę? Dobra, czekajcie. Samie ja. O, okej. Okay. O ja, dobra. To jest naprawdę dobrze zrobiona gra. Maku sipi samie ja. Dobra, stop. Uwaga, ostatni. I. Kukumaku simi same ja! Jest! Przyszedłem!
Chyba, że tu trzeba. O tu, Jezu, dobra, jest, udało się. Ale to było epickie, serio, osoba, która zrobiła tą grę, jesteś kozakiem. Dobra, ta gra musi pójść na piątkę lub szóstkę z plusem, co nie? To jest ciężki wybór bardzo. Chociaż, no, musi na szóstkę pójść. Dobra, szóstka z plusem, bo była kozacka. Niech będzie, dobra, lecimy do kolejnej gry. Dobra, wbiję na tą grę i to jest minus 100 dolarów do wygrania. Tak, jak wygramy, dostajemy minus 100 dolarów, super. Dostajemy w tych grach wycinanie ciastek, bo to chyba moja ulubiona gra, co nie? To jest Hexagame. Na razie wygląda... no, tak okej, ale nie jakoś super. Dobra, sprawdzimy, jak wygląda wycinanie ciastek w tej grze. Okej, wygląda nawet spoko. O nie, ta gra jest dziwna. A są dźwięki jakieś? Sprawdźmy. O nie, co ja zrobiłem? Dobra, zabili już pierwszą osobę. Okej, to jest mega dziwne to wycinanie. Jakieś takie... no... czemu tyle osób ginie? Co to ma być? Dlaczego tyle osób ginie po takim czymś? To jest proste. Nie wiem, to wycinanie jest zbyt proste dla mnie. Dobra, cyk, 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 cyk. Ja bym nawet to mógł... ożysz ty. Ło, dobra, wycięło się. No nawet spoko. Dobra, kupiłem Robuxy, ale mam VIP-a przynajmniej. Sprawdzimy, jak to będzie działać. Okej, wyszedłem i jestem normalnie VIP-em. Zobaczcie, stoję sobie tutaj. Mogę oglądać wszystkich za 800 Robuxów. Okej, to mi się podoba. Mogę wybrać ludzi, którzy przeżyją, co nie mogę na nich obstawić. Dobra, na przykład na tego dam 900 Robuxów. Dobra, nie, dałem na jakąś dziewczynę. Nie, coś dałem na Bacona. Ja mogę wszystko oglądać z góry. Co tu się dzieje? Nice, ej, ja mogę coś innego jeszcze robić? O, nawet pokazuje mi, kogo wybrałem. Dawaj, jak ona przegra, to ja przegrywam miliony dolarów. Proszę, wygraj. Dobra, podglądamy ją, błagam, dasz radę. Wygrasz mi, biegnij. Dasz radę, Maja, matach, bach. Dawaj, ej, dobra jest, dobrze idzie. Okej, okay. O, stanęła, dobra, daję radę. Nie, o, dobra, przeszła. Ale miała laga, widzieliście to? Przeszła, yes, zarobiłem siano. Okej, więc ten Hexagame trafia na miejsce numer 4. Nie wiem, taka okej, nawet gra. Kolejna skamerska gra, w której nie ma Squid Game'a, chociaż był na mnie to. O, jest! Ej, to jest... czy to jest wjazd do buzi Squid Game? O nie, ona rusza głową, ale to jest kozacko zrobione. Ej, ona się na mnie patrzy. O, wjeżdżamy Squid Game. O, to jest dobre. Tutaj są łóżka, jak widzicie, to wszystko jest zrobione ładnie. Tutaj mamy tą banieczkę z pieniędzmi. Ej, ta gra, na razie oceniam ją na dobrze. Tutaj można tylko wchodzić jako ochroniarz, ale my wjeżdżamy jako gracz. Te ręce w ogóle. O nie, gdzie my? Co to jest? Ej, to jest jakiś... to na pewno jest Squid Game. Chyba, że to jest... a, tu jest tam na dole w tych ściekach. Okej, dobra. O, jesteśmy w tunelu. Jedziemy na razie do przodu. W końcu. W końnicy. Jest. O, ja! Jesteśmy na tym. Na Kukumaku znanej grze. Kukumaku, Swimmy, Swameya. Ej, czy ona się na mnie patrzy? No, ona znowu się na mnie patrzy. Ja się boję. To jest takie creepy. Ale dobra, nie. Jedziemy. Na razie się nie boję. Wjazd. O, ja! My tam będziemy jechać na samą górę. Ja, sam szczyt jedziemy. No nie będę po schodach wchodzić. O, helikopter. Nice. 300 robuxów. Nice. Nie będę wchodzić po schodach, więc kupię helikopter. Nice. LOL, helikopter, lecimy. Biorę ją, czekajcie, patrzcie, pomogę jej. Proszę, wsiadaj. Dobra, nie wsiadłaś, lecimy. Zaraz będziemy na końcu, ale dobrze. Nie, wyskoczyłem. Nie, spadł mi. Dobra, dojdę tam na piechotę. Nice. I uwaga, nice. Szczerze, to ta gra mi się totalnie nie podoba. Ta gra była straszna i naprawdę była dziwna. Daję jej jedynkę z kupą. Okej, ta gra wygląda całkiem legitnie, co nie? Legit style. O, dobra. To mi jest takie ciężkie, ale przejdę je. Przejdę. Okej. Ha, jest, przyszedłem. Nice. Dobra, teraz musimy skakać tutaj. Okej, cyk. Ej, to jest dobrze zrobiona gra. Co? Jakim cudem? O co tu chodzi? To jest green light, red light. Green light, red light, red. Aha, to się wybiera. Teraz green light będzie. Teraz red light będzie. Teraz red light będzie, dobra. Teraz red light będzie. O, dobra. Red i red. Okej, jesteśmy. Ale to było kozackie. Dobra, przeszliśmy to. Dobra, kolejny parkour. Tutaj mamy jakby takie te. O, okej, czyli trzeba przejść po tym. Oh no. Właśnie, teraz wyrabiamy ciasteczko w formie. Dobra, okej, idziemy tędy. Dobra, wyrobione. Teraz tutaj wyrabiamy ciasteczko. To jest chyba trójko, co nie? To jest drip. Uwaga. Nie potykaj się, fade out. Nie potykaj. O, yeah. Okej, dalej.
co to jest? To jest przeciąganie liny. Drugi, trzeci, czwarty. Dobra, idzie, ja idę na czwarty. Trzeci. Uwaga, trzeci, czy jest dobry? Okej, był zły! Co? Tu się wybiera? Na przykład sprawdźmy. O, szósty działa i teraz trzeba tędy, czy tu się za... Aha, trzeba... Jaki to jest bez sensu. Okej, czyli trzeba tak po prostu przejeżdżać. Cyk. Jest, chyba to przeszedłem. Jest, okej, mamy teraz zbieranie marbelsów, czyli tych kuleczek. Cyk, cyk, co? Ich nie można dotknąć po prostu, aha. Czyli kulki są złe. O, dobra, lecę. Nie, kulka, ominąć. Jest, yeah! Przyszedłem to. Aj, będzie trzeba. Tutaj do przodu. O, ale trafiłem z rzędu. Teraz lewo będzie, o, dobra, okej, czyli tutaj będzie. Nie! Jest! Dobra, przeszedłem to. Nice. Dobra, ja myślę, że to mam tyle. Tej grze daję jedynkę, bo była zbugowana. Dzisiaj stworzymy konto dla Squid Game, czyli strasznego serialu, którego nie polecam osobom, które się boją, a które nie. To jest bardzo fajne, ale ogólnie dzisiaj tworzymy konto dla Squid Game'a, czyli dla tej laleczki, dla tego ochroniarza i dla tego gościa, którego widzicie teraz na ekranie. Zacznijmy od tego gościa, ale na pewno coś stworzyli już tyle osób po prostu, kto gra, że to jest po prostu niemożliwe, że tego jeszcze nie ma. Squid Game się wpisuje. Jest, mamy ubrania, mamy nawet tutaj wszystko. Dobra, ich wygląda bardziej w taki kombinezo, co nie? Ich ubranie, nie mają żadnej kieszonki. A mają, mają tu kieszonkę, zobaczcie. O ja, czyli trzeba idealne dopasowanie. O, okej, mamy tu idealne dopasowanie, mi się wydaje. Więc pobieramy, to kupujemy, znaczy. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Widzowie, w ogóle mam 7 robuxów, please zostawcie łapkę w górę i suba. To jeden sub i jedna łapka, to będzie jeden robux w kolejną. Wow, 300 osób zostawiło łapkę. Dostałem Robuxa, dzięki. Okej, więc co, kupujemy sobie guard. Pierwsze, teraz drugie trzeba znaleźć. Okej, już od razu jak wpisałem guard, to takie coś mi wyskoczyło. To nie, czyli ochroniarz od razu już jest ze Squid Game'a. Dobra, mamy te dwie rzeczy, teraz przydałaby nam się. Jak ja wyglądam jak stara babcia. Okej, teraz kupmy coś ze Squid Game'a. Z tego awataru, co nie, mam nadzieję, że nie, nie ma nic. No nie, chciałem, żeby coś było. Squid, no co to jest. Dobra, czekajcie, coś na pewno będzie. Dobra, fioletowy kaptur. Sprawdźmy sobie teraz, no nie, nie ma nic tutaj. A czerwony kaptur się przyda, dobra. Mamy coś takiego, red fashion. Ooh, man, damn. Dobra, kupujemy to, bierzemy to na pewno. Piszmy sobie kwadrat, okej, square. I teraz, jest, coś jest kwadraty, ale no co to jest? To jest jakiś słaby bardzo. Może tu wpiszmy kwadrat, no nie, też nic nie. O tak, to jest idealne, nie no. Co ja mam wybrać, halo? Dobra, oni mieli też takie jakby trójkąty, może trójkąt będzie, uwaga. Nie, no dobra, nie będziemy iluminat jakiegoś. Kółeczko może, circle. O, i tu już mamy, ja, co to jest? To jest jailbreaka takie, przytrzymaj żeby ten, dobra, to było dobre. Ale nie, znajdźmy coś innego, jakieś kółko. Nic takiego tak naprawdę nie ma tutaj. No dobra, spróbujmy z tym kółkiem, ale no nie wiem, czy to będzie pasować, bo nie ma innych kółek, dosłownie, jak się wpisuje w Robloxie kółko, wpiszcie sobie. No, nic nie ma, co to jest? Dobra, spróbuję jeszcze poszukać, może. Mam taką wielką nadzieję, jest jakiś tutaj X, troszeczkę podobny. Nic niestety nie znalazłem, przykro mi. Ale tutaj mam bardzo piękny outfit, więc zaczynamy go zakładać. Na pewno trzeba zmienić, oczywiście, torso. Lewą rękę. Prawą rękę. Oczywiście Roblox będzie mi lagować pół godziny i to zdejmować, ale dobra. Dobra, nieważne, zobaczcie, tu będę nikim na razie i się te cztery kropki będą ładować, ale to chyba każdy tak ma. Dobra, teraz załóżmy czerwony strój, to już jest prawie koniec. I załóżmy to, jestem ciekaw. Uwaga, na razie muszę niestety zdjąć moje zwierzaczki. Uwaga, jak to wyjdzie? O, widziałem już przez chwilę. Czekajcie, jeszcze zapomniałem o czymś. Trzeba zmienić kolor skóry, o tutaj, dobra. I trzeba dać to na twarz, takie białe było. Dobra, mamy te oczy i zakładamy wszystko. Tak wygląda guard według Fireouta. Ej, to nie wygląda najgorzej. Myślałem, że będzie wyglądać 10 tysięcy razy gorzej. Ej, czekajcie, to może zdajmy, bo to w ogóle jest bez sensu, ale... Wow, kozacko nawet można powiedzieć. Dobra, muszę gdzieś wbić to przetestować. Oh, nice. Zobaczcie na to, jak to wygląda kozacko w grze. Patrzcie, przy nich wyglądamy jak guardy. Patrzcie, możemy się przyrównać do guardów nawet. Nice, naprawdę. To wygląda przekozacko, dosłownie. Dobra, chodźmy na jedną rundkę. Jo. Wszyscy, prosimy o ustawienie się na linii. Jestem guardem. Tak, nie słuchajcie się tej dziewczyny. Ja jestem właścicielem tej gry. Green light, red light. Uwaga. Ja! Taki epic troll. Patrzcie, ja mogę ich popykać wszystkich. Green light, papa. O!
O, już ty prawie zginąłem. Dobra, jeszcze kogoś popchnę. Red light, yes! O, dobra, widzieliście jak dobiegłem? O, dobra, jest, okej. Wow, jestem guardem, co jest? Jaki troll największy ze mnie. Najgorszy troll ze mnie, naprawdę. O, dobra, patrzcie, patrzcie, teraz troluję. Pum, red light. Pum, popchniecie. Pum, popchnie. A, zginął przeze mnie. No nie, ten też zginął, dobra. A, idę zginąć. Okej, teraz musi się przebrać jak ten typek z przodu. No to będzie dosyć ciężkie, ale spróbujmy. Dobra, wpisujemy Squid. Kupujemy oczywiście sobie to. Trzeba teraz wpisać w pancach to samo. Pants Squid Game. O, to pasuje najbardziej. Dobra, to będzie takie realistyczne. O, fajne. Okej, teraz trzeba znaleźć face'a tego gościa. Kurczę, nie wiem, z twarzami jest najciężej dopasować, serio. Może by dać, kurczę. O, takie coś może damy, albo. O, to chyba pasuje, albo. No, ta najbardziej pasuje. Dobra, to kupujemy tą. Okej, kupujemy tę twarz. I teraz przydałyby się jakieś włosy. Ten typek ma. Nawet nie wiem, co to są za włosy, szczerze. Wybierzemy jakieś pierwsze lepsze, chyba. O, są! One wyglądają trochę jak jego, co nie? Jak myślicie, w sumie, troszeczkę. Dobra, biorę te, niech będzie. Dobra, teraz możemy założyć coś, co nam zmieni życie. Czyli package tego gościa. Mi się wydaje, że ten package będzie taki, no, nie wiem, taki w sumie wygląda troszeczkę jako on. Nie no, nawet spoko. Dobra, mamy przynajmniej buty. Nie szepiajcie się mnie. Ja nie umiem układać outfitów. Dobra, uwaga, sprawdźmy, jak ten typek wygląda w grze. Okej, jesteśmy na grze. Wow, trochę mi zmienił outfit, ale no, wyglądamy jak wszyscy. O ja, tam stoją te ludki. Co się dzieje? To jest jak story jakieś. Dobra, no wyglądamy jak on troszeczkę. Dobra, musimy się stąd wyrwać. Nie możemy walczyć o własne życie. To jest nienormalne, musimy stąd uciec. I tam ja. Zawsze jest taki stres, że do ciebie, co nie? Kimi ciamy na. Okej, nie jestem najgorszy. Uwaga. O, no koci mi samy ja. Oh man. Dobrze, co to jest? Tymi same ja. Oj, dobra. Dobrze mi idzie, nie jestem ostatni przynajmniej. Na kuci mi same ja. O, dostał. O, oho. W ogóle, zobaczcie na jej twarz. Co to jest? Makuci mi same ja. O, dobra, przeszliśmy to, było proste. Dobra, kolejna gra, której jeszcze w ogóle nie grałem, co nie? O ja, bo tu było takie coś chyba w tej grze, co nie? A nie pamiętam, okej. No nie widzę nic, ile to jest ludzi. Dobra, biegnę. Aaaa, przed siebie. Dobra, jestem, widzę się. Ja, tu chyba nie wolno skakać z tego, co mi się wydaje. Dobra, a nie, wolno. Lol, ale to jest proste, lols. Okej, dobra, biegnę. Co się dzieje? Czemu mi tak spada? O nie, to jest ryzykowne. Biegnę. Jestem przy końcu. Yeah! Dobra, i ostatnie najlepsze konto, czyli konto dla laleczki ze Squid Game'u. Nie wiem, jak to się nazywa, ale no, laleczka po prostu, co nie? Jak ona wygląda creepy? Ja nie wiem, jak ją zrobić, co nie? To będzie dosyć straszne. Ale dobra, damy radę. Lol Squid Game. Na pewno taki coś wyskoczy nam. Mam przynajmniej taką nadzieję. Please. Nie ma nic. Spróbujmy tutaj chociaż. Jest, Lol Squid Game. Oh man. Mamy dosłownie cały ubiór chyba. Tak to wygląda? Tak to wygląda. Dobra. Mamy to. Teraz czas na pancy, czyli spodnie. Dobra, spodnie mamy. I teraz spodnie wyglądają idealnie chyba. Tak, ona ma krótkie spodnie, ma buty. Okej, już wiem, jak zdobyć tam buty. Mamy tego package'a fajnego. Okej, czyli mamy wszystko. Teraz trzeba jej twarz znaleźć. O nie! Jej twarz jest najlepszą twarzą, jaką widziałem w Robloxie. Zaraz wam pokażę, która to jest. Nie tu. O, tutaj, co nie? Trzeba wpisać tutaj. Ej, to pasuje w sumie. To w sumie? Nie. Widzieliśmy przed chwilą woman tam było. Woman face jest idealne. Ta twarz po prostu pasuje do tej lalki na 100%. No zobaczcie, 1:1. Dobra, czyli mamy tą twarz, to teraz trzeba jej znaleźć włosy. I jej włosy, ach, są mega ciężkie do znalezienia. Okej, let's go. Znalazłem coś kozackiego. I teraz mamy sobie tutaj kolejną kozacką idealną fryzurę. I jeszcze znaleźliśmy kolejną szczurem. Dobra, mamy to. Czyli to wygląda bardzo podobnie. To, według mnie to bardziej, bo to tak wiecie, tak bardzo lalkowo wygląda. Dobra, mamy lalkowo.
blankową, czyli mamy już to, to i to. Czyli mamy to wszystko już prawie. Teraz przydałoby się jakąś pineskę. Fioletowa spinka, okej. Okay. Purple hairpin, okej. Okay. Chyba nic nie znajdę, wiecie. Chociaż postaram się coś znaleźć. Ona ma jakieś dziwne coś na tej głowie. Nawet nie wiem, co to jest. Okej, okay, mamy fioletową spinkę. Wygląda... Okej, okay, mamy jeszcze lepszą spinkę. Wygląda jeszcze lepiej, 10 razy lepiej. Ale weźmy tę spinkę i tę może kupmy. Kupmy dwie. Co mi tam? Założymy dwie. Będzie fajnie wyglądać. Okej. Okay. Czyli teraz możemy zacząć zakładać. O Jezu, ale to będzie piękne. Ona ma taką lalkową pozę. No, szczerze, woman wygląda najlepiej dla niej. Chyba, że... Girl! Package, to jest to. To jest idealnie, jak ona wygląda, co nie? Ale to jest kozackie, dobra, teraz załóżmy jej tą rzecz. Dobra, tutaj założymy jej to. Na razie jeszcze nie widać, co się dzieje. Woman face'a oczywiście założymy, dobra. Za sekundę sprawdzimy, jak ona wygląda w grze. Więc co, lecimy na jakąś gierkę? Dobra, zanim je zobaczycie, nie śmiejcie się, dobrze? Zrobiłem jakąś mapkę, nie wiem, randomową. O, widzowie wbili się, ma, uwaga. 3, 2, zaraz sprawdzimy, jak wyglądam. O, już widzę coś. O ja, widzowie, ciekawe, jak oni oceniają. Dobra, hej, 3, 2, 1. Uwaga, widzu, jeżeli dotrwałeś, to mam dla ciebie pewną wiadomość. Tego, że jesteś stałym widzem, który ogląda do końca, masz kod rabatowy na fireroad.pl na 5% na każdą rzecz. Także zapraszam, bo nowe koszulki, nowe kubki są kozackie jakościowo. Kod to fireroad5. Będzie działać do jutra. Ten... Wow, jestem... Ej, to jest dobre, to dobrze wygląda. Ej, red light, green light. Jo, siemano. Ej, kozackie to jest, dobra. Przedstawię wam na podstawie Robloxa sposoby na przejście Squid Game'a. Czyli jeżeli byście tam trafili, to macie szansę na przejście, okej. Hej, mam pomysł, jak zdobyć tą nagrodę. Tylko potrzebuję twojej pomocy. No dobra. Okej, on jest taki większy, chyba go zdamy ze Squid Game'a. O ja, ile tam już kasy się naliczyło, dobra. To jest taki sposób, że on się pyta go, żeby on mu pomógł. Okej, przechodzimy dalej. Podnosi łóżko. Oh man, dobra, wiem, o co tu chodzi. Ten sposób jest głupi. Dobra, ale to zwykła osoba by tego nie zrobiła przecież. Dobra, przechodzimy dalej. Uwaga. Rzucił łóżkie, co to jest? To jest w ogóle nierealne. Kto ma tyle siły? Dobra, okej, okay, tutaj spadło, to jest dziecko tam spadło. O nie. Co się dzieje? Tak nie można. O nie, gwardy się wkurzyły. O ja, co tu się dzieje? To zaraz rozbiją skarbonkę. Jak rozbiją skarbonkę, to siano wypadnie na ziemię. O ja, dobra, przychodzimy. Cyk. Siano. Od ostatnich 4 subskrybentów, zostaw subskrypcję, żeby się tutaj może pojawić kiedyś. Siano spadło, zobaczcie. Dolary ten, z tą twarzą w Korei. O ja, gward zbiera siano. Ile kasy. Wow, kąpiel w kasie. Moje zbiera. Ej, właśnie, skoro wszystkie gwardy się zbuntowały, to przecież nie ma już żadnego ochroniarza. Dobra, zbierają wszyscy, ale kozackie to jest, serio. Wszystko jest nasze. A czemu Fireroot nie zbiera? Ja będę zbierać. Uwaga, czekajcie. Szpagat na pieniądzach, o tak. O yeah, dobra. Lecimy dalej, kolejny. O, co? Jak oni to? To jest właśnie Squid Game'a. Znaczy ten, zarządca, czy tam ktoś tam. Jak oni to zrobili? O, ten taki, co obstawiał tam ten. Dobra, okej, okay, kolejna runda. Atak na, kolejny sposób. Atak na ochroniarza. Simon, to nasza szansa. Okej, okay, tu są ochroniarze. Ej, bo ja muszę iść do toalety. Możesz za mnie popilnować? Dobra, idź, ja sobie poradzę. W ogóle ludzie w serialu crashowali ze sobą razem gwardów, czyli kółko z kwadratem, czyli że oni powinni być razem. Ja nie wiem, o co to chodziło w ogóle. Dobra, to jest toaleta, widzę. Dobra, przebijamy. Proszę pana, bo tam na sali się biją. Dobra, sprawdzę to. Okej, okay. Na nikt się nie bije w ogóle. To był skampel. Dobra, Ej, dobra, Fireroad, pobiliśmy go, zakładaj jego ubranie. O nie, jak go pobili, czyli tamten poszedł sprawdzić, a pobili tego, co poszedł do łazienki. Ale założyłem ubranie, ej, dobra. Chodźmy dalej. Ej, co wy tu robicie, szef cię wołał. O nie, on nie wie, że ja jestem gwardem. Dobra, sprawdźmy. Dobra. Widać pracowniku 39. Myślisz, że nie wiem, co tu się dzieje? Widziałem wszystko na kamerach. O nie, ten sposób jednak był głupi. O ja, dobra, a tu w ogóle są te dalej. Zabrało mi wmowę. Uwaga, co się stało? Widziałem, jak pracowałeś i chciałbym ci dodać podwyżkę w wysokości 999 Robux, a? Czyli on nie widział, że jestem Fireroad. Co? Co się stało? Możesz wrócić do swojej rodziny. Octopa.
Ja, dał mi podwyżkę jeszcze, nice. Dobra, okej, kolejny sposób na ucieczkę. Green light, red light, okej. O nie, jak będę ostatni, to przegram. A, jest już koniec, jest kolejne. Nie mogę tego przegrać, wszyscy biegną. O nie, laleczka, jeszcze chwila i zaraz wybuchnie coś. Dobra, green light. Au, dobra. Kto zna ten sposób? Ja tutaj na TikToku był taki, patrzcie. No i w tym chodziło, że ten typek powiedział green light i taki głosem laleczki, czekaj, green light. O, i ten wszyscy, o, już kilka kroków. Zielone światło? Myślałem, że jest czerwone, co nie? Ja się trollowałem głosem laleczki, uwaga. O, i wszyscy umarli. Hehe, łatwo z dupkami, moja nagroda. Jak? No takie green light trzeba powiedzieć, taki streak. Okej, okay, kolejne, przeciąganie liny. Ej, to jest dobrze zrobione, jak wygrać przeciąganie liny? Wybierzcie swoje drużyny do gry w przeciąganiu liny. No dobra. Wybieramy, uwaga tutaj. Dobra, co jest? Czemu takie składy? Samych dziadów mi wzięło. Spokojnie, młodzieńcze, wygramy to. A tu młodzi ludzie, którzy są silni, a to dziadki są. Fire out w teamie dziadków. Dobrze, skoro już wybraliście drużyny, możemy rozpocząć grę. Okej, okay, rozpoczynamy grę. No nie, dziadki, jesteście za słabi. Ciągnijcie tę linę. Mniej zgięte kolana jak my, a my to zepchniemy. O nie, czy ja mogę to spać? O, dobra. O nie, spadłem, dobra. To tak, dajemy radę, dajemy radę. Tutaj dziadki ciągną. Aha, wiecie jaki sposób, że jak tak zgniecie kolana w taki sposób, to wtedy wam nic nie zrobią. I tam oni spadają, tak? Chyba tak, chyba są bliżej, zobaczcie. Dobra, przechodzimy dalej. Uwaga. O, udało się. Nice, nice, wygraliśmy. Yeah, yeah, dziady, team dziady. Yeah, dziady, United dziady, dobra. Kolejna drużyna. Nocne zamieszki. Uwaga, wyłączamy światła. Idźcie się bić. Okej, okay. W nocy robimy rozróbę i zgarniemy nagrodę. O nie, to jest ten typek z serialu. Jaka rozróba? O nie, nie chcemy rozróby żadnej. Dobra, chłopaki, zaczynamy. O ja, my śpimy, no nie. O ja, schowam się pod łóżkiem, to mnie nie zauważą. O ja, czyli jak była ta bitwa, co nie, że o, bili się, to wtedy można się schować pod łóżkiem. I to jest trik, nice, bardzo dobry trik. Okej, okay, kolejny. Uwaga, jesteśmy, o, wszystkich zabili. A Fire Out? Czy tam jest Fire Out? Jest, schował się tu. Sprytny, strzwany lis. O, no, Fire Out, dobrze się schowałeś, robisz plakat. A masz, ale tu wszystkich pobili, nie? O ja, Bacona, no nie, jakie buleży. A macie buleży. Ten jest najgorszy, bo pobił Bacona. Dobra, idziemy do kolejnej rundy. Uwaga. To wszyscy, szefie. Okej, okay, dobra, ile teraz wynosi nagroda? Okej, okay, czyli zabili wszystkich i został tylko team, co nie? Ale nie spodziewają się, że tutaj jest Fire Out, co nie? Au! Ach, myślę, że to wszyscy, a to jednak nie wszyscy. Dobra, zniszczę was i zgarnę wszystko. O ja, oni teraz się sami nawzajem biją. Team się bije, czyli jednak nie był taki zgrany team. O ja się tu dalej kryję, co nie? Oni myślą, że wszyscy umarli, a tak naprawdę ja jestem pod łóżkiem. Dobra, uwaga, zakysk, styryn, skrada się, tryn. Pokonałem wszystkich. Ej, dlaczego nie mam głównej nagrody jeszcze? O, tryn. Tyryn, 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 tyryn. A masz! O, zaskoczenia. Co się dzieje? Włączyć światła. Co tu się? Chyba nie mamy wyboru. I musimy dać ci całą nagrodę. Serio? Dzięki. Oh yeah. Dostałem całą nagrodę, okej, okay. W tej rundzie będziecie musieli odgadnąć, który schodek jest prawdziwy, a który nie. A, ten był, a ten? A, ten też był. Dobra, idę pierwszy, no dobra, to idę ostatni. Jaki troll ze mnie. Dobra, to tak, ten gościu skacze. O, ja następny, możecie zaczynać, macie 4 minuty. A, okej, skoczył, ten się rozwalił, czyli tutaj jest dobry. Okej, kolejne, cyk. Skacz, skacz, bo czas się kończy. Nie mogę, boję się, że się złamie. O nie, co tak długo? Ale Fire Out jest trwany, co nie? O, dobra, uwaga, zepchnął go, Fasajem, on go zepchnął. A nie. O nie, to było zło totalne, naprawdę. Dobra, skaczę, okej, okay. Który mam wybrać? Nie, skoro wyłączyli światła, to nie mogę sprawdzić, który jest prawdziwy. Uwaga, Fire Out zepchnął, zepchnąłem go. A! I teraz wiem, że ten jest dobry. O nie. Gratulacje, wygrałeś. Oj tak, wygrałem 99 robuxów. Nice. Testujemy teraz te sliki w prawdziwej grze, uwaga. A! Dobra, patrzcie na to, wpisuję green light. I ktoś pobiegnie? Jest, pobiegł! Pobiegł! Jest, pobiegli!
To działa! Co? Co? What? Ej, nie sądziłem, że to w grze będzie działać, nie? LOL! Co się stało? Ej, to jest chore, naprawdę nie wierzę w to, że to się stało. Dobra, to zacznę spawić greenlight. Go! Nie, tym razem nie wyszło. Ale za pierwszy razem wyszło, naprawdę. O, dobra, Zbyszek, tutaj dostajesz. Ty dostajesz? O, okej, okay. Pum. O, idź się, jest greenlight, no scam. Kolejna gra, czyli wycinanie ciastka, pum. Uwaga, nie, to jest najgorszy wzór świata. Jak szczytować tę grę? Otóż ja nie umiem w ogóle w to grać, więc jak się zbija... Nie. W serialu oni to lizali, co nie? Spróbuję to polizać w prawdziwym życiu. Oh my god. Uwaga, polizałem. Yeah, wyszło idealne. Dzięki za zrobienie ciastka, ale to było proste. Jezu, nie. Nie. O nie, mam cały team dziadków. Teraz zginie. No nie, pamiętacie to z tego story? Ale to będzie ryzykowne. Nie wiem, co robić, gdzie mam nogi wziąć. Jaka nogi? Dobra. O, jest, dobra. Dobra, chyba robię. Dobrze idzie. Wygramy to może. Nie. To pierwszy już spada, zobaczcie. Proszę, tylko nie to. No. Jest, spadli! Co mam tu robić? Nawet nie wiem, co się robi w tej grze. Pum. Dobra, ja myślę, że to ma tyle. Dzięki, jakie za oglądanie, bo tu już nie mam haków. Siema wszystkim, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.